Ja i Isaac mamy kilka wspólnych cech. Po pierwsze, jesteśmy łysi, a po drugie, lubimy sobie po porażce popłakać. Yes! Ale ja rzucam. Aktywuję moja reakcja na twój rzut, także zostaję. Będę to pamiętał. Zabij gracza albo potwora. Zniszcz przedmiot albo duszę. Jaka karta? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie wiem, jak on to zrobił, ale zrobił mnie. Bardzo brzydko się zachował. Ojej. Ale jeszcze mnie lubisz trochę. Witajcie w grze, w której współpraca, wymiany przysług oraz akty zdrady są bardzo mile widziane. A jest ze mną Kuba. Siemanko. Oraz Witek. Cześć. Ta gra po prostu rujnuje przyjaźnie, dlatego coś czuję, że to może być nasza ostatnia, pierwsza i ostatnia rozgrywka, jeżeli chodzi o nagrywanie właśnie tego tytułu. Jak sądzicie? Nie no, chyba nie będzie tak źle. Spróbujmy w miarę dobrze przez to przejść. Jestem nastawiony na to, że będę wbijał moim oponentom nóż w plecy, ale w sumie jestem skłonny czasami się dogadać. Musimy sobie obiecać, że po grze nie będziemy się kłócić i obrażać się na jednego drugiego, nie? Dobrze. To jest tylko gra. No dobra, umowa stoi, dlatego okej, cofam to, co powiedziałem, jeszcze nas zobaczycie. Co nie zmienia faktu, że tutaj naprawdę będzie się działo i to grubo. No przynajmniej mam takie wrażenie po naszych wstępnych rozgrywkach, które graliśmy i nie zawsze każdy był zadowolony z tego, co tam się wydarzyło, a później się nie odzywał do drugiego przez pewien czas. Ja naprawdę czuję, że to będzie nasza ostatnia wspólna rozgrywka. Dlatego już teraz chciałbym się z wami widzami pożegnać. Dlatego co, może zaczniemy w ten sposób, że najpierw przedstawmy, kim gramy. Może od Kuby. Kubo, zacznij. No ja mam kaprysy, więc gram postacią, która nazywa się Kaprysia. Pokaż ją tutaj. To jest Kaprysia. I co ona potrafi? Kaprysia ma przedmiot startowy, który nazywa się Usterka. A co robi ten przedmiot startowy? To zobaczycie w czasie rozgrywki. Kaprysia, Kaprysia. Co to w ogóle za postać? Kaprysia. Gabrysia. Rysia. Ryszarda. Kaprysia? Kapryśne babsko. Dobra. Ja gram tytułowym Izakiem, ponieważ też jestem łysy, no i też czasami jestem spłakany, jak przegrywam, jestem spłakany. I mój Izak... Isaac. Mój Isaac, przepraszam, posiada kartę startową K6, a ona... Dzięki niej właściciel musi przerzucić dany wynik kości. Ja i Isaac mamy kilka wspólnych cech. Po pierwsze, jesteśmy łysi, a po drugie, lubimy sobie po porażce popłakać. No i właściwie to tyle. No, ja dzisiaj zagram dzikusem. Zagram dzikusem... Strasznie wygląda. Żeby dokucać Kuby chyba raczej, nie? On zawsze gra berserkiem i dlatego on ma kartę wykuistu berserka, która pozwala mi robić dodatkowy atak na potwora i jeżeli zabiję pierwszego potwora, to na drugiego już mam plus jedno życie. Dzisiaj będę grał berserkiem. Dzisiaj nie Kuba berserk, a Witek berserk. Zobaczymy, jak pójdzie mi gra. Trzymajcie za mnie kciuki. No, wydaje się bardzo mocną postacią. Dobra, Kuba też przeczyta, jak już każdy mówi na początku, co ta twoja karta robi. Usterka pozwala mi na początku tury wybrać przedmiot ze sklepu i ta karta do końca mojej tury imituje ten przedmiot, który sobie wybrałem. Bardzo Natomiast mocno. Na koniec mojej tury również mogę sobie wybrać przedmiot ze sklepu, który zastępuje tą kartę poza moją turą. Czyli wybiera sobie coś, co mi pomoże w czasie tury, a poza turą wybiorę sobie coś, co pozwoli mi przeszkodzić moim kolegom. Jeszcze kolegom. Tak, jeszcze kolegom. Okej, czyli tak, gramy z dodatkiem Requiem, także mamy tutaj pełny pakiet możliwy aktualnie na polskim rynku dzięki wydawnictwu Rebel, czyli mamy talię skarbów, talię pomieszczeń, talię łupów. Talię łupów oraz talię zagrożeń. Talię zagrożeń, w którym mamy potwory oraz wydarzenia niekorzystne albo i korzystne. Proszę, zabierz swoją postać. Teraz tak wstępnie szybko omówię zasady, ale najpierw, zanim to omówię, powiem tak. W grze mamy taką ośmiościenną kość, którą oznaczamy, ile życia ma dany potwór. Nie będziemy z niej korzystać. Zamiast tego będziemy korzystać z dodatkowych oznaczników, co według nas po prostu jest bardziej praktyczne niż szukanie na tej kości odpowiedniego wyniku. Grę oczywiście poza jeszcze dodatkową, która jest tylko w dodatku Requiem, talią pomieszczeń, zagramy z trzema dodatkowymi duszami, które zaraz
wylosuje. O co tutaj chodzi? Wygrywa gracz, który zdobędzie 4 dusze jako pierwszy. A 4 dusze... W tytule jest, dlatego ja się zastanawiałem, czemu to jest Isaac 4 dusze. A widzisz, to jest całkiem sprytne. Ma to sens. Dusze zdobywamy zabijając potwory, albo czasami również mogą znaleźć się w talii łupów i kto wie, może również w innych miejscach. Na początku mamy dwie karty dostępne w naszym sklepie. To są karty, które każdą z nich za 10 zł, za 10 monet, będziemy mogli zakupić. W momencie, kiedy dany gracz zakupi kartę skarbu, wskakuje ona tutaj do jego plecaka i od razu staje się przedmiotem. A to słowo kluczowe ma znaczenie, o tym dowiecie się później. Czyli tak, na początku startujemy z dwoma miejscami zakupowymi. To się może zmieniać w ciągu gry, bo niektóre karty dodają dodatkowe sloty. Tak samo na początku mamy aktywne pomieszczenia, które mają umiejętności bierne oraz umiejętności, które są wywołane w jakiś tam sposób i oddziaływują podczas rundy aktywnego gracza, a w momencie, kiedy on zabije jakiegoś potwora, na koniec swojej tury będzie mógł zamienić taką kartę. Mamy talię kart łupów, które są po prostu kartami, które jako jedyne trzymamy na ręce i możemy je zagrywać, tworząc różnego rodzaju akcje, oraz talię kart zagrożeń, gdzie na początku startujemy od razu z dwoma potworami do pokonania. I w tym momencie, tak jak ja tutaj dobrałem i nie ma potwora, dany aktywny gracz będzie musiał dobierać karty i wykonywać, co tutaj jest napisane, na przykład odnosisz dwa obrażenia, do momentu, aż nie dociągniemy drugiego potwora. Okej, no to tak samo, karta wydarzenia. O, jest kolejny potwór i w tym momencie będziemy mogli sobie wybrać, którego potwora chcemy bić. A samą walkę oczywiście zaraz zobaczycie, więc nie ma sensu, żebym się to dalej zagłębiał. Dany potwór, jeżeli będzie miał w prawym dolnym rogu taki rysunek duszka, no to jest właśnie ta dusza, których musimy uzbierać 4, żeby wygrać grę. 4 dusz. Dodatkowo mamy tutaj talię kart, to są bodajże, nie wiem, dodatkowe dusze. W każdym razie losujemy 3 na początku gry. I to są karty, które w każdym momencie, jak ktoś wykona to, co jest na dole napisane, będzie mógł zdobyć już tą jedną dodatkową duszę i troszeczkę sobie ułatwi robotę. To ja może od razu przeczytam, czyli tak. Pierwsza karta to będzie dusza lenistwa. Gdy któryś z graczy jako pierwszy kontroluje 4 przedmioty, czyli będziemy posiadać tutaj 4 skarby, aktywny gracz wybiera gracza, który kontroluje najmniej przedmiotów albo remisuje w tym zakresie z innym graczem. Ten gracz otrzymuje tę duszę. Następna jest to dusza pychy. Ilekroć któryś z graczy otrzymuje skarb, umieść na tej karcie znacznik. Jeżeli ktoś z nas otrzyma skarb, znacznik będziemy zaznaczali sobie tymi monetami, ponieważ z jednej strony one mają tutaj walutę, którą mamy w tej grze, a z drugiej strony znak pentagramu, którym możemy po prostu oznaczać różnego rodzaju elementy, które potrzebują znaczników, no bo no niestety nie połasili się na jakieś dodatkowe. I następnie, gdy zostanie na niej umieszczony 6 znacznik, aktywny gracz otrzymuje tę duszę. Bardzo fajnie, czyli trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem, gdy skarb otrzymamy. I ostatnia to dusza gniewu. Ilekroć któryś z graczy umiera, umieść na tej karcie znacznik. Gdy zostanie na niej umieszczony 6 znacznik, aktywny gracz otrzymuje tę duszę. No to fajnie, czyli te dwie tak naprawdę nie trzeba za dużo zbierać, tylko w pewnym momencie po prostu ktoś to dostanie, co nam troszeczkę przyspieszy tę rozgrywkę. Dobra, to potwory wtasujemy, żeby nie było. Wtasujemy je do środka, do talii. Myślę, że te skarby, a skarby tak samo. Ale już karta pomieszczenia może zostać. Te karty mamy już wzięte. No właśnie, i tak samo. Zamiast oznaczać tymi wszystkimi tutaj monetami życie oraz ile mamy tutaj obrażeń, nasza postać zadaje, to po prostu wziąłem z innej gry drewniane znaczniki i tym będziemy sobie to oznaczać. Dla nas to jest po prostu bardziej praktyczne. I tak, zaczynamy grę. Każdy z graczy, tak, po prostu tapujemy kartę i przez to nie możemy jej po prostu używać. Tak samo każdą kartę właśnie z umiejętnością, z taką strzałką, żeby użyć danej umiejętności, będziemy musieli kartę przekręcić, stapować, czyli po prostu aktywować i wiemy, że już jej nie możemy aktywować do momentu, aż będziemy mieli po prostu następną naszą turę. Albo jak jakaś karta na to pozwoli. Czy tapowanie to jakiś fachowy gamingowy zwrot? Oczywiście. Tak, nie wiedziałem. Wzięty bodajże, choć tak myślę, z Magic the Gathering, ponieważ ta gra ma już, nie wiem, z 25-30 lat i tam używa się tego słownictwa, tak jest. Nasza postać, każda z naszych postaci, tą swoją taką dodatkową umiejętność ma taką samą, czyli po prostu jak ją stapujemy, będziemy mogli użyć
dodatkową kartę łupu z ręki. I tu muszę ci przerwać, bo Kaprysia ma oprócz tego, co powiedziałeś, dodatkową umiejętność, którą mogę wybrać. Albo właśnie zagrać w tej turze dodatkową kartę łupu, lub umieścić przedmiot ze sklepu na stos kart odrzuconych i wtedy w jej miejsce wchodzi nowa karta do sklepu. No to proszę, no Kaprysia jest bardzo mocno zawodniczką i myślę, że jest niezbalansowana, patrząc po tym, co ona potrafi. No ale cóż, no Kuba taką postać wybrał, chyba w końcu chciałby wygrać. No to nie, co? Ja chcę się dobrze bawić. Nie zawsze chodzi o zwycięstwo, liczy się dobra zabawa. Dobra, najpierw, zanim zaczniemy, każdy z graczy bierze po 3 monety. Przypominam, żeby zakupić sobie ze sklepu kartę skarbu, potrzebujemy 10 monet i tak samo. Jeżeli będziemy chcieli zakupić, mamy tu 2 sloty, możemy zakupić w ciemno stali, tak samo jak będziemy bić potwory, mamy 2 sloty, ale możemy również bić w ciemno. Wtedy karta z góry zasłania jednego potwora, że i tak nadal następna osoba ma 2 wybory. Dobrze, to już myślę, że jesteśmy po zasadach. Każdy z nas ma po 3 monety tak i jest. Każdy z nas dostaje po 3 karty łupu. Dobra, możecie to zabrać. To jest nasza ręka początkowa. Tych kart sobie nie pokazujemy. No dobrze, ja już wiem. I teraz tak, zaczyna grasz, który jest najsmutniejszy. No ja jestem bardzo smutny, ale proponuję, że po prostu rzucimy, kto będzie miał największy wynik, ten zaczyna. A może najmniejszy? To najmniejszy. Będziesz najbardziej smutny. No to wtedy muszę rzucić jeszcze raz. Dobra. A kto ma najmniejszy, ten zaczyna. Kto ma najmniejszego, zaczyna. O, jest mocno smutnego. Tak, smutny. Jedyneczkę, zobaczmy, kto jeszcze będzie szósty. Sam chciałeś. A jak remis? Liczy się na mało. Dwójka, dobra. Czyli ja jestem pierwszy, Witek jest drugi i Kuba jest trzeci. No to co, dobieramy skarby. Na początku startujemy z 2 miejscami na skarby, z jednym miejscem, na kartę pomieszczeń i z 2 potworami. Czy są potwory? Nie ma potworów, ale to na początku i tak odpada od razu, ponieważ na samym początku muszą być 2 potwory. Jest Kupstan. Jest Kupstan. Kupstal to jest straszny potwór. Rozwalił mnie w poprzednich rozgrywkach. Czyli mówisz, że Kupstal cię rozwalił. Tak, Kupstal mnie pokonał. No to czasem to taki, masz taki dzień, że nie będę kończył. Najpierw pokonałeś potwora Kepsona, a później rozwalił cię. Kupstal pokonał mnie. Kepson wrócił w formie Kupstala. Tak, żarty z Kupy zawsze śmieszne. Także mamy już 2 potwory, mamy to, wszystko mamy i możemy zacząć. Tura składa się z 3 faz. Po pierwsze, faza początkowa, w której aktywny gracz ustawia swoje karty pionowo, aby wiedział, że może z nich korzystać. Następnie patrzymy, czy na kartach mamy gdzieś napisane, że w początkowej fazie coś się dzieje. Następnie to rozpatrujemy i w tym momencie każdy z graczy po kolei może mi przerwać, może się wtrącić, czyli tak naprawdę to się nazywa, że dostaje inicjatywę. Czyli będę miał coś fajnego, on może rzucić jakąś kartę łupu z ręki, może jakoś coś zadziałać, jakimś przedmiotem poobracać i mi przeszkadzać. Następnie dobieram kartę łupu. W tym momencie również następuje inicjatywa. Każdy z graczy po kolei, począwszy od lewej strony, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, może cokolwiek w tym momencie zrobić. I co w takiej fazie akcji możemy zrobić? Możemy zrobić następujące rzeczy w dowolnej kolejności. Zagrać z ręki kartę łupu, możemy kupić 1 skarb ze sklepu albo w ciemno, możemy pokonać 1 tylko potwora, chyba że jakieś karty pokazują inaczej, możemy korzystać z umiejętności, jakie mamy na kartach, no i oczywiście jak się skończy, przejdziemy do fazy końcowej, to również zobaczycie, co wtedy się robi. Zaczynamy pierwszy graczu. No to tak, zagrywam sobie wtedy kartę. Najpierw zagram kartę łupu, zagrywam kartę 3 grosiki. W tym momencie możecie sobie jakoś zareagować albo nie. Otrzymuję 3 monety. Idzie na stos kart odrzuconych. Następnie, dobra, nic nie mogę kupić, nie stać mnie, no to sobie zaatakuję jakiegoś potwora. O właśnie, i tutaj już widzicie, że mamy bossa. Pożądanie. To jest boss, który od razu da nam 1 duszę z tych 4, które potrzebujemy, aby wygrać grę. I co ten boss potrafi? Ilekroć ten potwór odnosi obrażenia, zada 1 obrażenie atakującemu go graczowi. No to takie jest dosyć mocne. Nie wiem, czy go chcę. Ale to jak zaatakujesz... nie, to masz tylko 1 obrażenie. Może cię zabić. Może mnie od razu zabić tak naprawdę. Tutaj mamy co Kupstala. I ten potwór umrze wskutek rzutu ataku, wynik 6 podwój zdobytą nagrodę. No to ja atakuję Kupstal. Jak wygląda atak? Atak wygląda następująco, że mamy kość, którą rzucamy i nasz przeciwnik, tu gdzie jest serce, ile on posiada punktów życia, zadajemy obrażenia, które mamy tutaj jako mieczyk.
3+, to pokazuje, od którego wyniku na kości możemy zadać mu obrażenia. Jeżeli będziemy mieli mniej, czyli 1 albo 2 w tym przypadku, wtedy on nam zadaje obrażenia. I ta walka trwa na przemian do momentu, aż ktoś po prostu zginie. Jeżeli go pokonamy, otrzymujemy tutaj na żółto, co jest napisane, to będzie nasza nagroda. No i tak wygląda walka. No to ja pierwszy walczę. Co my tu mamy? Czyli od trójki w górę muszę wyrzucić? Tak, i 3 razy musisz go trafić. I 3 razy muszę go aż trafić. 4. Pięknie. Kuba, możesz operować jego życiem. Dobrze. Pierwszy strzał się udał. Zobaczmy dalej. Drugi strzał się uda. Jest pięknie. Bardzo dobry początek. Kopsztal zaraz odpłynie. Bardzo dobry. Dobra, czas spuścić kopsztala w kiblu. I pięknie. Stój, stój. Aj. Gdy ten potwór umrze wskutek rzutu, podwój zdobyto nagrodę, to jeszcze lepiej. No to idealnie. I teraz nagroda. Rzut kością otrzymujesz X monet. Czyli jeszcze razy 2 dostanę monet. No to rzucaj. Dobra, uwaga. 2. No dobra, a trudno, no 4. No. A jak ci podpowiem, nie chciałbyś skorzystać ze swojej umiejętności, jeszcze raz to zrobić? Nie wiem, czemu chcesz mi tutaj pomagać. Bo jestem dobrym przyjacielem na początku gry. Ale masz rację. Przerzucam, wykorzystuję umiejętność mojego Isaaca i przerzucam. Dzięki. Dzięki, Kuba. Jesteś najlepszym przyjacielem, dlatego już ci nie ufam. Od proszę, dzisiaj. Dostajesz 2. Dostaję 2 monety. 2 monety. 4, 6. 8. No to mogłem mieć wózki. Kupstal zjeżdża z planszy. Kupstal zjeżdża z planszy. Wchodzi zatęchła globina. Zatęchła globina. No ale to nie jest jakiś tam boss. No cóż, no i dzięki Kubie. Dzięki Kubie nie mogę kupić żadnej karty. O, ale właśnie, mamy tutaj jeszcze aktywne pomieszczenie. Żaden gracz nie może aktywować więcej niż jedną zdolność na turę. O. I żaden gracz nie może zagrać więcej niż jedną kartę łupu na turę. Dokładnie. No to trzeba pamiętać. Tak, trzeba o tym oczywiście. Potwora, możesz to podmienić. Tak, weź to. Nie, nie podmieniam tego. Myślę, że to jest w porządku, ja sobie to zostawię. I faza końcowa wygląda następująco. Rozpatrywane są wszystkie umiejętności, gdzie które są na koniec fazy. Ja akurat mam, że naładuj tę kartę na koniec swojej tury. No to ją od razu aktywuję i będę mógł używać jej w trakcie, kiedy ktoś inny na przykład ma turę. Wszyscy gracze leczą swoje życie, potwory leczą swoje życie. Jeśli aktywny gracz przekroczył 10 kart na ręce, odrzucamy do tego limitu. Teraz mogę podmienić właśnie kartę pomieszczeń, ale nie podmieniam karty pomieszczeń. No to Witek, jedziesz z tematem. No i Dzikus wchodzi w tą grę, odpala swojego berserka. Pierwsze co robię... Bierzesz kartę. Biorę kartę. Aktywujesz wszystko, co jest... Tak, powiedziałem, że wszedłem w tą grę. Dobrałem kartę, my możemy sobie zareagować. Możecie zareagować, ale chyba nie zareagujecie. Zagrywam swoją pierwszą kartę łupa. Łupu. 3 grosiki. Nie, 3 monety. Raz, 2, 3. No i zostaje mi zaatakować jednego potworka, ale są potężne. Są potężne i nawet nie wiem, czy ślepo. Tam od razu. On tylko tak wyglądają po prostu na siebie. No, on oddaje 2, nie? Czy no, od razu dostajesz strzała. No. Bez pomocy ciężko zabić i tam plus. Ja ci powiem tak. Że... Za 2 monety mogę ci pomóc i rzucić ci kartę, żeby... A, ja ci nie wierzę. Ostatni raz... Przekupstwo, nie? Nie będę z tobą. Żadnego no, ja chcę być miły. No, widzisz, Kuba mi pomógł. Ja zaatakuję. Jak wyszedłeś na tej pomocy? Zaatakuję w ślepo. O! I przykrywasz jednego. Pierścień mu. Pierścień mu. Czyli atakujesz to. Okay. A coś robiła tam, co? Ilekroć atakujący gracz wyrzuci na atak 3, musi ukraść losową kartę łupu innemu graczowi. Dobre, dobre. I co, jego atakujesz? Tak. Damy mu znaczniki życia, 3. Dobra. I same kością. 3+. 3+. Yes! Ale ja rzucam, aktywuję moja reakcja na twój rzut, także zostaje. Będę to pamiętał, Czy będziesz mógł jeszcze raz aktywować jedną zdolność na turę? Jak w swojej turze już ją wykorzystałeś? Jedną zdolność na turę. Teraz, moja tura, to już druga tura. To jest jego tura, a ja mogę aktywować... Czyli drugi raz jakby coś by miał, to już by nie mógł mi przeszkodzić. Dobra. Otrzymujesz obrażenie. Dobra. No rzucaj, jedziesz. Kurczę, no.
Jest. Trzy. Ten. I? Musisz ukraść losową kartę. Jedną kartę mu graczowi. Proszę, Arek, jedną karteczkę mi łupu. No, to może być. Dobra, i ostatni strzał. No i piękno. No nie pięknie, bo teraz co? Umierasz. Umierasz. Umieram, się zabiłem. Zobaczycie, jak to jest, jak się umiera. Na przykład Lidka. Tak. Umiejętność też musisz przekręcić. Umiejętność. A ona się nie przykręca, bo ona cały czas działa. Aha, no dobra. Ale ogólnie przekręca wszystkie umiejętności, odrzucasz jedną kartę łupu, odrzucasz jedną monetę i jakby miał skarby, również musi jeden skarb odrzucić. I co? Muchy się reaktywują znowu z pełnym życiem, ale tylko chwilę. Marek, co? Zaczynam ja. Ten zrzut jeden tu mi wszystko zepsuł. Dobrze, to Kaprysia wchodzi do gry, Kaprysia się aktywuje. Tak, teraz umiejętności... Biorę sobie kartę. I cóż ja tu mogę zrobić? Wolę wyjść, no wykorzystałem, teraz nie mogę Kubie przeszkadzać na przykład. No dzięki, no tak, Kubie nie może, a mi może cały czas przeszkadzać. Tego na dole nie możesz atakować. Wiem, że nie mogę. Na początku swojej tury, moja umiejętność, usterka. Na początku swojej tury wybierz przedmiot ze sklepu. Ta karta do końca tury ma zdolność tego przedmiotu. To ja sobie ubieram obrus tarotowy. Ilekroć któryś z graczy wyrzuci 4, musi ci oddać kartę łupu. Trochę to nielogicznie. No tak, no bo to nie jest w twojej turze, no ale... No, może tutaj... Ale malet mi jeszcze nic nie daje, bo żaden z was nie ma... Tak, no to obojętnie. Obojętnie. Wybrałem sobie... Tak. Zacznę od karty łupu. I co tam masz w tej karcie? Złota bomba. Wow. Zadaj 3 obrażenia graczowi albo potworowi. I ja sobie rozwalę pierścień. Nie. Wiecie co? Zagram inną kartę. No ciekawe, ciekawe. Zagram taką kartę. Mega bomba. Zadaj 2 obrażenia graczowi albo potworowi. I atakuję mega bombą. Zatęchłą globinę. Otrzymujesz 2 łupy. Otrzymuję 2 łupy. Zatęchła globina. Poczekaj, poczekaj. Chwileczkę. Gdy ten potwór umrze, aktywny gracz wybiera gracza. Ten gracz odrzuca 2 łupy. Ile macie łupów? 2. 3. Masz 2, odrzucasz 2 łupy. Akurat wyjdzie na czysto. Ja już 2 łupy dostałem. Ten zjeżdża. W jego miejsce wchodzi coś nowego. Rój much. Mamy pierścień much i rój much. Aż 5 życia. Po prostu świetnie. Zabrał mi 2 karty na samym początku gry. Teraz będzie mi bardzo ciężko odbić się od dna. Oj nie, ta gra dobrze się nie skończy. Nie wiem, co będzie po tej grze. Ale jak tak będziemy dojeżdżać jeden drugiemu, to chyba to ostatni film. Wszystkie karty łupu będą moje. Dobrze, drugiej karty łupu użyć nie mogę, ale pokonałem potwora, mogę już zamienić to, czy dopiero na koniec? Nie, to na koniec. Nie słuchałeś, to ci nie powiem, ja to mówiłem już 2 razy. Dobrze, czyli zamieniam teraz? Nie. Zamieniasz tak. Sprawdzam go. Nie, on mówił do mnie, czy koło mnie, czy... Ojej, ale jeszcze mnie lubisz trochę. No nie, bo teraz zabrałeś mi możliwość cokolwiek, żeby zrobić. Ja chciałem tutaj, wiesz... O to chodziło na początku tej gry. Tutaj relacje się psują w tej grze. A to dopiero początek. I teraz mam pytanko. Czy jeżeli... O, Witek umarł. Zapomnieliśmy dodać znacznik. O. Czy jeżeli użyję mojej umiejętności, która pozwoli mi zagrać drugą kartę łupu, czy to wtedy ma zasadność, czy nie? No tak, to działa cały czas. Tak, to nie... Gracz nie może zagrać więcej niż jedną kartę łupu na turę. Czyli nawet jeżeli to będzie umiejętność. Tak. No tak. Bo to jest tylko, to jakby daje tobie możliwość, jedyny sposób to zagrać drugi raz kartę łupu. Czyli nie możesz zagrać. Ale zabiłeś potworka i na koniec tury to możesz tą kartę zlikwidować. Ale dopiero na koniec tury. Tak, kiedy powiesz, że koniec. Ty możesz zaatakować jeszcze. Mogę zaatakować jeszcze. Nie wiem, czy chcesz. Karuj much? Nie chcę, ale... Użyję moją umiejętność, która pozwoli mi umieścić przedmiot ze sklepu na stosie kart odrzuconych. To usuniemy sobie palec. Dość brutalnie. Wchodzi. Mieszek z monetami. Otrzymujesz 1 monetę. Ilekroć któryś z graczy wrzuci 1, możesz naładować ten przedmiot. Dobra, i to jest koniec mojej tury, czyli podmieniam tą kartę. Położę na jej miejsce, nie? Znowu. Uosobieństwo chciwości. Na początku tury aktywny gracz otrzymuje 3 monety. I na koniec twojej tury wybieram przedmiot ze sklepu. Ta karta do początku mojej następnej tury ma zdolność tego przedmiotu. I zostawiam sobie obrus tarotowy. Tak? Tak.
Proszę. To teraz ja. Wszystko aktywuję. Pobieram kartę łupu. Jedno? Ja tak na zmianę, raczej zagrywam, podpowiadam raz. Zagrywam kartę, nie wiem z kim rozmawiasz w tym momencie. Zagrywam kartę łupu. Przepraszam, ale gram w tym momencie. Rzuć kością. Uwaga, rzucam kością. Początek twojej tury minął, bo... Co tam, Witek, co słychać? Na początku tury musiałeś wziąć trzy monety. O, na początku biorę... Już się skończył w początek twojej tury. Nie ma, że się skończy. Chciałem ci podpowiedzieć. Biorę trzy monety, rzucam kością. Trzy. Otrzymujesz 7 monet. Piguły. Doping. Te, Kuba. Nie ze mną te numery. 7 monet. Elegancko. Piguły. Na 100 kart odrzuconych. Co ja mogę teraz zrobić? No cóż, no coś sobie kupię. 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, kupię mieszek z monetami. Zadyszkę. Od razu ułożę znacznik. Ile króć, który z gracie kupuje skarb? Otrzymujesz skarb, tak. Dobra. Dajcie nowy obraz. Co to jest? Diplopia. Niewykluisty przedmiot ze zdolnością bierną. Ta karta do końca tury jest w jego kopu. Wow. Ciekawie. Ale z całego stołu, czy...? Przedmiot. Przedmioty masz tutaj. Jak skarby zakupisz, wtedy one stają się przedmiotami. Kurde, 4-6. O, to dla ciebie to jest fajne. Będę musiała zaatakować, ale najpierw sobie użyję ten przedmiot. Otrzymuję jedną monetę. No i atakuję. Bo w sumie nie ma co więcej do roboty. Dobra, atakuję pierścień much. Proszę załadować mu życie na maksa. Życie na maksa. I jedziemy z tematem. Ło! Ale to wypadło poza kamerę. Poza kamerę to wypadło. Dobra, przerzucam. 6. Na szóstkę coś się dzieje? Nie. Na szóstkę nic się nie dzieje. Na szóstkę nic się nie dzieje. 6. Dobrze, popalej. Agresywnie. 3. O. Ile... Musi ukraść osobą kartę innemu graczowi. Kto mi ukradł kartę? Kuba. Uhu! Skąd ty tyle zbierasz? Zebrałem. To zrobiłem. Pokonałeś potworka. Pokonałem potworka. Otrzymuję 3 monety. No niestety on nic nie daje. Ale nie uzupełniamy, bo są 2. To leży, to jest... To u niego odskoczyło. Jak wrzuciłeś kostką. Tak, to jest moje, jak wrzuciłem kostką, to się zgadza. Czyli tak, ja już kupiłem, nie mogę tak, kupić. To już mam. To już pokonałem potwora i dalej nie mogę. Mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, że mogę zagrać w tej turze dodatkową kartę łupu i zagrywam 2 grosiki. I to będzie wszystko. I teraz faza końcowa. K6 wraca. To nie wraca, to też nie wraca. I to wszystko. Dzikus budzi się, tak? Jedziesz, dzikus. Aktywuję swoją główną kartę dzikusa. Biorę kartę łupu. Ty coś robi? Bierzesz 3 monetki. Biorę 3 monetki, tak. Dzięki, Kuba. 1, 2, 3. Kuba ci się podlizuje. Tobie też chciałem pomóc, ale mam nie, nadzieję, wielce pan Brown. Mam nadzieję, że będziesz o tym pamiętał, że on tylko tak udaje. Mów do ręki, bo twarz nie słucha. Pierwsza karta łupu. To jest 21 świat. Podejrzyj karty na rękach wszystkich graczy. Następnie otrzymujesz 2 łupy. Ale rozumiem, otrzymuję 2 łupy nie od was, a... Tak, z góry. A ty nie masz. No nie mam. Dziwne. Naprawdę dziwne. Dobre są, nie? Ja ciebie się boję. Co za wariat. Nie fikaj z kaprysią. No i podejrzałem. Otrzymujesz 2 łupy z góry, bierzesz. Czekaj, a kiedy ja chciałem... A mogę ten, bo ja chciałem drugiego łupa, który... Ale najpierw na to... dokończ to. Musisz dokończyć wszystko, co jest na tej karcie. No to ja trochę spieprzyłem, dobra. Dobieram 1, 2 łupy. I to ląduje na odrzucone. Kto? No ten. Tak, ta. Ja po prostu miałem jeszcze jedną kartę, która powiększa otrzymania z tej karty, to chyba trzeba było odwrotnie zagrać. Że najpierw tego markera, on mi powiększa +1 do jakiegoś tam, nie wiem, wyniku. Ale dobra. Wiemy, co ma smarujące. No, zagrywam drugą kartę łupu. Otrzymuję 5 monet. 1, 2, 3, 4,
5. Kupuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kupuję przedmiot. W momencie, jak kupujesz kar. Tak. Tylko się zastanawiam, to co? To kupuję twój wiekuisty ten, tak? Nie wiekuisty. A, dowolny? Ze zdolnością bierną. A co to bierna była? Czyli, że coś się dzieje, ilekroć na przykład któryś z graczy wyrzuci albo cokolwiek. Dobra, ja w ślepo zrobię i mam... Płacie, aby grać. Zapłać 10 monet, ukradnij niewiekuisty przedmiot kontrolowany przez któregoś gracza. Tak, ale kiedy je kładziesz? Co? A, no za każdym razem. Po prostu musisz zapłacić 10 monet i wtedy możesz ukryć. Czyli zamiast kupować, możesz komuś ukryć. Tak. I tak samo obracasz, tę kartę topujesz. A, niewiekuisty. Niewiekuisty. Dobra, myślałem wiekuisty. Wiekuista to jest na przykład moja koszustka. No, chyba nie tapujesz, bo nie ma tej ikonki ze strzałeczką, że obracasz. Gram dalej i będę... Tłuku? Będziesz tłuc. Będę tłuc. Dobra, będę tych much rozwalać. Rój much. No rój much. Jedziesz. Pięć życia, masz pięć plus życia. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus dwa, czyli dwa strzały zadajesz? Nie, plus dwa trzeba wyrzucić. A plus, tak. Stop. Nie. Greg. Nie stop? Nie. Dobra, dwa, minus jeden. A co tam oni mają? Ilekroć atakujący gracz wyrzuci na atak piątkę, odnosi jedno obrażenie. I ty, i on. No. Po jednej muszce pada. No, ta niestety. I wyrzuciłeś jeden, to mi się ładuje przedmiot. A ty nie masz tam coś z życiem, że ci gdzieś dochodzi życie? Ale najpierw musiałem zabić. Posypał się ten berserk i dostał pierdziel od tych much. Masakra. Oj, to głupie, co tracę ten, tu wychodzi na to. No niestety, no tak to wygląda. Ale czemu no bo zginął. Oddajesz życie, giniesz. Odrzucasz skarb, odrzucasz monetę, odrzucasz łup. Kto to wymyślił? Łup. No, na razie to ty sam się krzywdzisz. Nie stłukłaś ich za mocno. Tak, na razie sam się krzywdzisz, a nie my ciebie krzywdzimy. To tylko na razie Kuba krzywdzi swoich. Jeszcze kolegów mam jeszcze razie. Kolegów. Dobrze, to ja sobie wezmę trzy monetki na początku mojej tury. Również na początku mojej tury wybiorę sobie na początku bierzesz i postać pionową. Masz rację. To jest numer jeden. Teraz początek. Wziąłem sobie. Tak, możemy zareagować. Teraz bierzesz kartę łupu. Jeszcze mam tutaj na początku, wybieram przedmiot, więc cały czas zostaję przy... Obrusie. Przy obrusie, tak. I biorę kartę łupu. Jezu, ja mam same tu pieniądze. Witek wie, co ty tam masz. Już macha głową i wie, że ściemniesz. Zabiję wszystkich. Dobrze. Przypominam, że żeby wygrać, trzeba zebrać cztery dusze. Na razie mamy po zero. Na razie mamy po zero. A któryś graczy umiera. Pamiętajcie, umiera skarb i cztery skarby. Czyli kto szósty umierze i kto szósty kupi. O, to fajnie. Dobrze, to zacznę od złotej bomby. Zadaję trzy obrażenia pożądaniu. I go zabijam. Gadnie. A co on robi? Ilekroć ten potwór odnosi obrażenia, czyli dostał obrażenia, czyli również dostajesz obrażenie. Jedno obrażenie dostaje. Dostaje dwa łupy. I tą kartę. Tą kartę, bo jest duszyczka. No i pierwsza dusza. I cień. Gdzie robak, ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Fajnie. To sobie zjeżdża. Ale ten jest ciekawy, nie? Że nie zadaje ci obrażeń. No ale 5 plus to ty póki na wyrzucasz. Jest wytrzymały. Skubany jest wytrzymały. Czyli to tak jest, tak. Że możesz zabijać potworu z łupu, a możesz tak, robić bo to jest jako dodatkowa akcja, to jest atak na potwora. Nie? Dobra. No dobrze. Co tam Kuba jeszcze wymyśli? Atakuje nicienia. Ten Jack Daniels myśli. Atakuje nicienia. No to rzucaj sobie. No to rzucam. Muszę pięć. Pamiętaj, ma dwa życia. No dwa życia i nie oddaję. Uuu, ale fart. To jest pierwsze. Drugie nie ma, ale nic mi nie robi. Patrz, jak tam go możesz nie bić. Nie ma, ani nic mi nie robi. On taki słodziutki. No taki Pokémon. Pokémon, dobra, zabity, ciach. Dostaję za niego trzy monetki. On ginie.
I? Coś tam było za zabicie? Nie. 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 Shadow. Ilekroć atakujący gracz wyrzuci na atak 6, wybiera żyjącego gracza. Ten gracz umiera. Ale skumajcie. I dwie dusze można od razu. Ale i dwa skarby. Ale tak naprawdę giniesz na strzała. To już ja jest... już więcej atakować nie mogę. O kurde, to jest boss bossów. Więc dziękuję. Proszę, ale takie dwie bomby zbierać. Na koniec tury się leczę, tak? Tak. No to ja się aktywuję, pobieram moją jedyną kartę łupu. Zagrywam kartę. Aha, bo na początku biorę trzy monety. Zagrywam kartę łupu, dzięki której biorę kolejne dwie monety. Kurczę, no tak ciężko się tutaj trafiło. To myślę, że to z nami zostanie. Szatan 6 życia. Czyli tak, teraz biorę, używam umiejętności, otrzymuję jedną monetę. Dużo tego mam. 2, 4, 6, 8. 16, 8, 20. No to co? No to w ciemno najpierw sobie kupię przedmiot. 10. W ciemno kupuję przedmiot. Znaczy skarb, który staje się przedmiotem. K20. Przerzuć przedmiot. Zniszcz wybrany przedmiot i zastąp go wierzchnią kartą stali skarbu. Czyli sobie powiejasz. Od razu kładę znacznik, nie? Bo dostałeś... Tak jest. Pilnujemy tego. A, spoko. Czyli mogę sobie ten mieszek na przykład czymś tam zastąpić. No tak, coś kupujesz niefajnego i możesz go jeszcze zastąpić. Mhm. Czyli nawet możesz coś wziąć... Tylko ciekawe, czy ta podmiana liczy się też do tego? Nie. Gdy otrzymujesz skarb. No to takie już interpretacje. No. No tak, za każdym razem, kiedy otrzymujesz. Dobra, ja sobie podmienię. Czyli używam tego, podmieniam to na to. Uwaga. Placebo. Ta karta kopiuje zdolność niewiekuistego przedmiotu. Na razie to zostawiam i atakuję. Co my tu mamy? Rój much? Szatana atakuje. Nie, dziękuję. Rój much. Zobacz. Tam możesz zebrać, podmieniając te przedmioty, zbierasz tam i możesz sobie szybko duszkę złapać, a jak... Dobra, dawaj Kuba już tam... Spokojnie. Zaatakuję z góry talii, zamiast szatana. Krfiosa. To tak trochę po hiszpańsku. Furioza, krfioza. Na szczęście nie ma dodatkowych umiejętności, ale ma łup, który mi się bardzo przyda. No to atakuję krfiosę. Czekaj, naładujemy jej żyćko. Naładuję te dwa żyćka. Uwaga. Nie wierzę. Poczekaj. Masz ten. Tak, karta kopiuje, tak, to mogę. Tu. Kurczę, no dobra, wykorzystam od razu, bo to różnie może być. 4. Jedno żyćko schodzi. I uwaga. 4. Drugie żyćko schodzi. Pięknie. Czyli krwiosa jest pokonana i dostaje jeden łup. Łup. Znowu muchi? Dobrze. Czy to w ślepo, bo ty atakowałeś? Nie, szatan. Tak, to było w ślepo, także to się udało, dostałem jeden łup, tu już zakupiłem. Możesz łup jeszcze jeden zagrać. Albo pomieszczenie wymienić. Albo pomieszczenie. Ale to dopiero na koniec mojej tury. Także, którą teraz właśnie, że tak powiem... Poczekaj momencik. No? Bo ja mam obrus, a ty wrzuciłeś czwórkę. Ile ja nie wiem, co ty musisz pilnować. Wrzuci czwórkę, musi ci oddać kartę łupu. Ale on wtedy nie miał. Tak? Tak. Miałem wtedy kartę łupu. Musisz to pilnować, ja to nie będę. Dlatego nie będę ten. Dobrze, ja kończę turę i podmieniamy kartę. Jakieś robactwo. Pokój wyzwań. Za każdym razem, gdy umrze potwór, aktywny gracz rzuca kością. Od 4 do 6 musi wykonać dodatkowy atak w tej turze. No to niektórym to pomaga, niektórych no, może dobić. Musi. Dlatego niech sobie pomoże. To ja i tak nie chcę już atakować, bo coś drugi raz ginę, tak? Tak, a ja na koniec tury mogę to... To nie. Tak, i co? Wracasz do żywych. Tak, skończyłem. Ja wstaję z zmarłych. Dodaj sobie te dwa punkty życia, żeby nie było. No i jedziesz z tematem. Zbieramy te dusze. Na początku nic, tak? Taki co, ja mam tylko duszę. Dobra, to biorę kartę łupu. Łup. Dobra, będę tych much atakować jeszcze raz. Rój much. Tak. Kiedyś padną. Dobra, jedziesz. A ty masz to znowu. 1, 2, 3. Coś dobrze ci idzie. Ma wyuczone ten rzut na trójkę. Jeden mecz. Nie wiem, ta kostka wydaje mi się brakowana, bo ciągle mam... Nie te wyniki, które chcę.
Za małe wyniki mam po prostu. Piąteczka. Ilekroć atakujący gracz wyrzuci 5, odnosi jedno obrażenie. Stop! No. Co robisz? Zagrywam kartę łupu. Wybieram siebie. Wybierz rzut kością, właściciel musi go przerzucić. Mhm. Czyli nie zadałeś mu tego obrażenia. On wraca. Co, kurde, te muchy, jakie muchy mnie znowu zabiją. No, te muchy grizo. Te muchy cię... Więcej nie będę walczyć. No nie, te muchy mnie dojadą. Masakra. Znacznik za trupka. To jest bardzo doświadczony rój much. Posiadają potężnych wojowników w swoim roju. Portfolio. Takie. Coś nie poszła mi gra. Jak zawsze, tak. Nie możesz umarłem. Się spędzić, zresztą tak samo jak i ja. Dobra, oddaję tego markera, bo jakoś mi nie ten. Oddaję jedną monetę. Przedmiotu nie mam. Fajnie pograłem. Czyli co, umarłeś, tak? Czyli... Już dodał. Już dodam. Dobra, to teraz wjeżdżam ja. Na początku swojej tury, jak zwykle, wybieram obrus tarotowy. Jakoś się do niego przyzwyczaiłem. Potem wrzucę piątaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piątak jest u mnie. Co robię? No i to jest granica? To już granica? Tu, tak. Tak? Dobra, to no to tak blisko tych zasobów siedzisz, ty wiesz. Myślisz, że będę oszukiwał? Ja nie oszukuję. Ja nie myślę, ja wiem. Czasami. Jedziesz krab. W DF-ę kupię obrus tarotowy. Poczekaj, na początku gry ty wybrałeś, tak? Tego? 8, no. Teraz ten obrusik trafia do mnie. Chodzimy od razu za rocznik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zdalny detonator. Wszyscy gracze głosują na jeden z przedmiotów w grze. Zniszcz przedmiot, który zdobył najwięcej głosów. Znamy już ten przedmiot, nie? Mhm. O, Arek teraz otrzyma duszę. I co się dalej dzieje? Arek otrzyma duszę? Czemu? Aha, bo kupi sobie przedmiot. Dawaj, zabij tych much. Irytują mnie. Muchy? Muchy. Albo szatana. Ten szatan jest kuszący, ale na niego się przyda jakaś karta z bombą, nie? Ale pamiętam z innych gier, że była karta zabij potwora. Pytanie, czy szatana? No to jest uber potwór. Dobra, jedziesz. No jadę, ale nie mogę się zdecydować, na co jadę. No to po prostu skończ turę i ja jadę. Dobrze, kończę turę. Na koniec swojej tury wybierz przedmiot ze sklepu i wybiorę sobie... Co ty wybierzesz? Dobrze, wezmę zdalny detonator. Dobrze, no to teraz ja. Zaczynam turę. Wszystko stawiam. Wszystko stawiasz? Wszystko stawiam. Przedmiot też? Oczywiście. Ten po lewej stronie? Tak, wszystko. Mm-hmm. Wszystko. Zaczynasz wszystko turę, aktywuje. Wszystko się aktywuje. W sensie wszystko wraca do pozycji pionowej. Mm-hmm. Dzięki temu będę mógł to użyć. Czy ja coś mam na początku tury? Nie mam, czyli biorę kartę łupu. Biorę kartę łupu. Nie mam, dwie karty łupu. Masz dwie karty łupu? I nic nie mówisz? Mhm. Używam K20. Niszczę ten przedmiot. Zobaczmy, co to będzie. Może coś fajnego. Pas mistrza. Podczas swojego pierwszego rzutu na atak w każdej turze mam plus jeden mieczyk. Możesz w swojej turze wykonać dodatkowy atak. Tada! I teraz. 6 znaczników. Aktywny gracz otrzymuje duszę. Tak. Bardzo dziękuję. Pierwsza dusza w moim portfolio. W końcu mi dorównałeś. W końcu ci dorównałem. Że moja jest pokonana, a twoja jest zdobyta. Za darmo trzymałeś. Moja jest uśmiechnięta, a twoja jest, wiesz, w ciele jakiegoś potwora. Love is in the air. Chcesz się przytulić do pryszczotego pożądania? Dobra, ty Zaka. Zaka. 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, bo ja to pozyskałem z umiejętności, ja tego nie kupiłem. Tak. Tak naprawdę, czyli teraz. Kupujesz. Chcesz, ten detonator jest fajny. Tylko uważaj. Bo wszyscy gracze głosują na przedmiot w grze. A co jeżeli obrazimy się z Witkiem na ciebie i zagłosujemy na twój przedmiot, to będziesz musiał go zniszczyć. Ty to... Na razie. Bronię obusieczną. Na razie sobie zaatakuję potwora i ten potwór będzie potworem w ciemno. Zobaczymy, na razie zaatakuję potwora i to będzie sosik. Słodki sosik. Mała kubka taka, jeszcze zanim stanie się kupsztalem, jest sosikiem. Jest sosikiem. Tylko raz. Nie wygląda jakoś przepotężnie. Bo jedna moneta tylko. Nie no wygląda... jednego strzała. Ja mam plus 2 i tak, dobrze. Cztery, elegancko. Wrzuciłeś 4, musisz mi oddać kartę łupu. Skoro musisz mi oddać, to sam wybierasz, którą. Mhm. A ja sobie przerzucę.
Albo nie. A poczekaj. Zostawiam tę czwórkę. Zostawiam czwórkę i ci oddaję. Poczekaj. Wrzuciłeś czwórkę. Dawaj kartę łupu. Ja ci oddaję, proszę. Dziękuję. I teraz mój rzut 4. Mój rzut 4, czyli sosik spada, ja dostaję jedną monetę. Świetne są te postacie, ale jeszcze lepsi są wrogowie. Kupsztal, Kropelka. Było ich tam jeszcze dużo więcej w innych rozgrywkach, więc kupa śmiechu. Dostaję jedną monetę. Zmieniłeś sosik na monetę. Zawsze coś. I teraz tak, pas mistrza. Możesz w swojej turze wykonać dodatkowy atak. No to wykonuję ten dodatkowy atak. Znowu w ciemno? Tak. Blady tłuszczak. Cztery żyćka. No to bijemy go, no i tak muszę. 3. Elegancko. A, czekaj. Podczas swojego pierwszego rzutu na atak plus jeden mieczyk, czyli on 2 dostał. Teraz ja dostałem, ale wykonuję... A czy to się nie liczyło przy poprzednim? Nie, przy ataku. Pierwszy atak na potwora. 4. I musisz mi oddać kartę łupu. Areczku, znowu rzuciłeś 4. Dawaj kartę łupu. No, on też. Dostaje obrażenie i ostatni rzut. Możesz 4 wyrzucić. 2. Aha, to była ta moja karta, dobra. Dostaję obrażenie. 3. Dobrze, pięknie. Dostaję 6 monet. 3. Nerwowa ta gra. Poczekaj, bo wtedy też tego chyba nie robiliśmy. Za każdym razem, gdy umrze potwór, aktywny gracz rzuca kością. 6. Musisz wykonać następne. Nie, nie atakuję w ciemno, nie ułatwię wam zadania. Możesz dać się pokonać szatanowi, bo Rujmuch już niezłe żniwo zebrał. A może widać ci przyfarci. Już 6 razy wyrzucić powyżej 4. Co, dorzucać tą 6 kosteczkę, czy nie? Nie dorzucaj kostek, bo i tak pewnie będzie to tylko jeden rzut. I zobaczymy, czy będzie dla mnie szczęśliwy. Szatanów. Zobaczymy, czy będzie dla mnie szczęśliwy. Odważnie. Dobrze, dostałem... zginąłem. Zginąłem, czyli tak, łupu nie mam, oddaję jedną monetę. K20 i... Kładziemy znacznik za umarcie. To wszystko. I znowu wraca dzikus, który ciągle umiera. Nerwus. Biorę kartę łupu. Wow. A, zapomniałem, aktywuje się, żyćko moje wraca. Berserk się odpala. Zagrywam kartę. Zagrywam kartę łupu, otrzymuję 2 monety. 1, 2, 3. I atakuję ślepo. Ślepo? A chciałbyś się pozbyć szatana? W sensie usunąć go z gry, nie pokonać. W jaki sposób? Czarodziejski. Ty pomożesz? Tak, pomogę ci. Za monetę. Za jedno? Czekaj, za jedno? Czy on mi pomoże? Da mi 2 dusze za 1 monetę? Ktoś to wierzy? Ja ci nie dam tych duszy, ja po prostu usunę szatana. Za 2 monety, o. I wleci wtedy nowy potwór. A ja w ślepo mogę tego potwora zaatakować. Możesz. Nie, jej, tak podejrzane. Jest. Coś tutaj podejrzane. Atakuję w ślepo. To zobacz, nie lubię tych mów. Zauroczony tłuszczak. Gdy ten potwór umrze, po otrzymaniu nagród wybierz innego gracza, ten gracz otrzymuje 2 łupy. Ilekroć ten potwór zadaje obrażenia graczowi, ten gracz odrzuca jedną kartę łupy. Pięć życia! No to rzucasz. Przyspieszamy tempa, pany. No dobra. Tylko 2 plus, boże mój, no to na raz 2. 6. Coś mam tutaj? Tak. Jeden raz już zagrałem. No jak tak możliwe? Kurde, kto to... Dobrze, obrażenie. Ile odrzucasz jedną kartę łupu? I obrażenie. Nie. Zagrałem kartę łupu. Przerzucam tą. 6. Obrażenie i kartę łupu odrzucasz. Zobacz. O, głupiec. Fajna karta zakończ była. Która anuluje wszystko, co nie został rozpatrzony. 4. 4. Nie masz karty łupu, żeby mi oddać. Dlaczego? Obok mój. 6. Uda ci się. 4.
pokonany. Otrzymujesz dwa łupy. Raz. Dwa łupy do chałupy. Po otrzymaniu nagród wybierz innego gracza, ten gracz otrzymuje dwa łupy. Dobra, żeby trochę pocieszyć tak, Arka. Tak, dam Arku. Bardzo dziękuję. Kończę jakieś pozytywne. Ten umiera. Mam nadzieję, że to zapamiętasz. Możesz zmienić pokój, ale tak. Najpierw musisz rzucić. A, muszę wyrzucić 4-6, żeby zmienić ten pokój. Nie, 4-6, jak wyrzucisz, to musisz zablokować kolejnego pokoju. No ja się na to nadziałem, nie? I zginąłem. Ale będziesz mógł na koniec tury jeden. No to nic się nie dzieje. Na koniec tury będziesz mógł to podmienić. Ja w sumie wszystko skończyłem, kupić nic nie mogę, łupy już nie mogę wykorzystać, tylko w sumie to koniec mój i zmieniam to. A. I to jest... Błogosławieństwo obżarstwa. O, to coś, co lubię. Aktywny gracz dobiera jeden dodatkowy łup w fazie początkowej. No to jedziesz. Teraz ja zaczynam. Teraz ty i bierzesz. Na początku swojej tury wybieram przedmiot ze sklepu i to jest detonator. Pytanie, kiedy się leczy? Na koniec, tak? Tak, na koniec, tak, dokładnie. Leczysz się na maksa. Potwory też się leczą. Łup, jak kładę jako przedmiot, to jest jako zużycie tego łupu? Tak. Mhm. Dobrze, więc używam sobie kość życzeń. Gdy ta karta zostaje zniszczona, otrzymujesz jeden skarb. Hu, hu, hu. Więc ja ją od razu niszczę. I otrzymuję jeden skarb. Wezmę sobie w ciemno. Elektryczny dupek. Zamknij 4 monety, naładuj przedmiot. Drugim moim ruchem... Zniszczysz szatana? Nie bijcie tego szatana, bo przecież oni są tu z nami, już nie wiem od ilu tur. Jedziesz, Kuba, rób coś. To co było, że jest trudno, nie? Czasami tych dużo i słabe te potworki, a czasami... No tak, no ten szatan nas przyblokował, my to skutecznie. Szatan na te muchy? Oni przecież 2 razy mnie zabili. Co to zrobić? 6 razy trzeba trafić. Dobra, raz się żyje, nie? Będziesz bił? Będę szatana? Bił szatana. 1. A masz? 3, 4, 5, 6. On się 2 atakuje, czyli... Czyli on mnie jednym strzałem odda i ja umrę. Tak. Arek mi zaraz będzie przeszkadzał. Może nie. Nie, on tobie nie może przeszkadzać. Zobacz. No a czemu mu pomagasz? Jeszcze nic złego ci nie zrobił, rozumiem. Nie, tylko ty mi źle robisz. Nie, no jakoś ci nie przeszkadzałem ostatnio. Ja tobie też, ja tobie 2 łupy dałem przecież. Daj ci kostkę. Zagraj. No tak teraz ginie, zobacz jak pięknie. To mogę zrobić w dowolnym momencie, żeby zagrać dodatkową kartę łupu? Tak. Nawet jak mi nie wyjdzie rzut kostką? Tak. To jest, aha, bo ja wtedy to mogę rzucić na przerzucenie. To jest twoja inicjatywa. Dobra, 4 plus, jedziesz maleńka. Chuj. Także... Bardzo liczy. Anuluj atak na potwora, umieść jego kartę na spodzie talii zagrożeń. Atak anulowany, dobra. Numer awaryjny, no mamy. Tak. Też ale i tak ginę. Odnosisz już wyobrażenie i giniesz. Chyba, że coś mnie uratuje. A ty nie możesz zagrać. Ale już nie mogę. Usterka też mi nic nie daje. Jak zapłacisz mi 4 monety, to może coś zagram. Mam tylko 4 monety. Może mi coś zagrasz? Może coś ci zagra, to brzmiało. Dobrze, zaufam ci tym razem. Co mi zagrasz za 4 monety? Proszę, już wkładę je u ciebie. Dziękuję. No nic nie mogę zagrać, bo nie żyję. Mamy kutafonie. Więc przecież to widać, że on nic nie może zrobić. Dobrze, to ja umarłem. Wredne bomby zjeżdżają. Czekajcie. Ale poczekaj. I najpierw, który zgrasz umrze, mamy 5, ale tu dalej leci to. I znowu moja dusza jedna. Aha, ja umarłem, nie mogę zapłacić, muszę oddać jakąś kartę. Tak mnie zrobić, chuja. Ja się dałem zrobić jak... Jak ja się sprajerowałem z tym Arkiem, nie? Pomogę ci, daj mi 4 monety. Dziecko, kurczę, masz 4 monetki, teraz mi pomóż. Ale ja nie mam jak ci pomóc. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie wiem, jak on to zrobił, ale zrobił mnie. Bardzo brzydko się zachował. Ja do teraz po prostu nie wierzę w to, jak on dał się na to nabrać. Po pierwsze, przytuliłem troszeczkę hajsu, po drugie się zemściłem i jestem po prostu z siebie dumny. Wyobraź sobie, podchodzi do ciebie gościu na ulicy, daj 4 monety, to ci pomogę. Masz.
Nie ma gościa. Kuba, już powoli mi przechodzi. Może jeszcze kiedyś zostaniemy kolegami. A ja patrzę, że ja już nie mówiłem drugi raz. Patrzę, że ty jesteś... No... Już raz powiedziałeś, to wystarczy. Jestem bardzo zadowolony. To odrzucam. No, przynajmniej się odegrałem za to, co tą prawo rzecz. Elektrycznego dupka. Tak, to ja byłem ja, elektryczny dupy. Dobrze. Tak się dałem zrobić, jak dziecko. I teraz tak, wszystko mi staje. Aktywny gracz dobiera jedną dodatkową. O, fajnie, w końcu mam jakieś karty. Otrzymuję 4 monety. Po co ci tyle monet? Żeby kupować. Otrzymuję 4 monety. Teraz już nie wiem, ile to było. Dobra, nieważne. 4 monety. I co my tutaj mamy? Detonator. Dobra, kupię sobie coś. Czyli oddaję 10 monet. Oddaję 10 monet i kupuję w ciemno. Uwaga! Oblicze Boga. Wymień wynik rzutu na 1 albo na 6. Bardzo fajnie. To już spada. Ale jak umieram, też nie jestem aktywnym graczem. Czy jestem aktywnym graczem? To jest dobre pytanie. Czy jak umrę, to jestem dalej aktywnym graczem? Bo to mi się by opłacało teraz umrzeć, chociażbym musiał przednąć. Jesteś aktywny dopóki nie... Do końca tury. Tak. Czy jakbym teraz zginął, otrzymam duszę, ale będę musiał oddać przedmiot. Ten mi daje 2 łupy. Dobra, atakuję tłuszczaka podglądacza. 3 HP. Co on tam robi? 4 plus. Podczas pierwszego ataku mam plus 1 mieczyk. Czyli 3, czyli 4. Jedno życie mu spada. To jest podczas mojego pierwszego... Poczekaj. 2 życia. On ma 4 plus, a ty 3 wyrzuciłeś. Dobra, bo mi się te statystyki... Tak, te statystyki mi się porąbały, czyli teraz tak. Połóż sobie twoje 2 żyćka na Isaacu. 2 żyćka. Albo obrywasz, albo przerzucasz. Przerzucam. 4. Ja nie żyję, więc moje karty nie działają. Mhm. Ta działa cały czas, ta nie umiera karta. To jest... Ta usterka wiekuista, tak? Ale to jest... Ta też. Te karty działały cały czas. Tak? Dobrze tak. Mówi? To wrzuciłeś 4, to... Ale co działa cały czas? Te karty. Oni się nie obracają nawet jak umierasz. To jak oni tam się nazywali, że... Przedmioty. Nie, tam jest 2 rodzaje przedmiotów. Wiekuista. Rozładuj wszystkie swoje karty przedmiotów. No to lecisz dalej. Wszystkie karty przedmiotu. Ten też się rozładowuje? Przecież go nigdy nie obracamy. No ale widzisz, no są wszystkie karty przedmiotu. Nie tylko przedmioty, które można aktywować. Czyli tak naprawdę nic nie możesz robić do momentu swojej tury. Jesteś trupem. Tak, dobra. Lecimy dalej. 4. Elegancko. I dostaję 2 łupy. Ten potwór umrze. Podejrzyj 5 wierzchnich kart stali łupów. Następnie odłóż je z powrotem. A, czyli najpierw podglądam, a później sobie mogę dobierać. Ile? 5 podglądam. 3, 4, 5 podglądam i następnie 2 mogę dobrać. No dobrze. W wybranej kolejności mówicie? Dobra. W takiej kolejności i te 2 karty biorę jako nagroda. Wow. Baran. Wygląda strasznie. Znowu 6 atakuje. To jest dopiero Uber Boss. Atakuje 6. Gdy ten potwór umrze, aktywny gracz może wybrać gracza, a ten gracz oddaje mu duszę, którą kontroluje. Jej, elegancko. Kurczę, nie by tylko 3 plus. No ale tak. Jedno nie wejdzie i... Tak, jedno nie wejdzie. Ale się radzę. No, ma 6 życia. Ja mogę wykonać dodatkowy atak. No ty sobie. Ale już nie mam przerzutu. Ale to masz. No mam to, ale... Ale ty masz jeszcze... A nie, plus 1? Ja mam plus 1 tylko. Nie użyłeś już tego? Czego? Podczas swojego pierwszego rzutu na atak. Na atak, a to jest następny atak. W każdej turze. No w każdej turze pierwszy rzut na atak. Ale pokonałeś już jednego. To jest pierwszy atak, a on może zrobić drugi atak. Tak, ale to nadal jest ta sama tura. Ogólnie możesz zrobić tylko jeden atak, dlatego jest napisane w każdej turze. No dobra, niech będzie, że nie mogę. Że mogę tylko raz. Mogę wykonać. Ale i tak chyba nie możesz drugiego ataku przeprowadzić. Mogę wykonać dodatkowy atak. Mam tak napisane. Ja nie rozumiem, o co Arkowi chodzi. No, kiedy sobie gramy, fajnie jest. On się obrażał. Wszystko się obrażał dzisiaj. Złą kartę dostał, się obrażał. Za mało monet dostał, się obrażał. Zabrał komu monety, się obrażał. Źle kartę mu zagrałem, się obraził. Później nawet mówiłem do niego, on udawał, że mnie nie słucha, nie? To mu rozmawiaj do ręki, nie? Twarz jest wyłączona. I teraz pytanie, czy ja chcę wykonać ten atak? Tobie został w sumie tylko atak lub dodatkowy łup.
No tak, tylko tak naprawdę... No tak naprawdę mógłbym zaatakować, ale dobra. Nie. Nie? Czyli dzikus? Dzikus, jedziesz. Uuu, się aktywuje. Twoja kolej jest, żeby zdobyć jakąś duszę. I znowu tamta mucha. Ta tam nie jedna mucha, tej... Weź dwie karty. Tak, tak, biorę jedną kartę i biorę drugą kartę, tak? Jedną kartę, bo... Otwarta komnata, a druga karta to moja pierwsza karta łupu. Mm-hmm. Zrobię tak, pierwsze. Zagrywam swoją pierwszą kartę łupu, otrzymuję 5 monet. 1, 2, 3, 4, 5. Jest to. Teraz tak. Zagrywam swoją drugą kartę łupu i otrzymuję 2 monety. Raz, dwa. Mm-hmm, masz 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kupuję w ślepo. Wybierz niewykuisty przedmiot, ta karta staje się jego kopią. Mhm, nie masz na razie. Ta zmiana jest trwała. To ostatnio oglądaliśmy, yeah. Co chodzi. Kogo bijesz? Muchę? Nie będę tych much, atakuję w ślepo. I zakrywasz muchy. Kamulec. Potwory mają plus 1, czyli on ma 1. Ale... Tego potwora nie można zaatakować. Gdy inny potwór umrze, kamulec to również umiera. Czyli skoro nie można go zaatakować, to on po prostu leży. To on po prostu leży i nam blokuje. Czyli ja nie mogę to przełożyć tutaj? No dobra. I tak umrze. Ale atakuje? Nie atakuje. Nie, teraz będę musiał jego atakować, a tego atakować, tak? No tak. Tego nie można atakować. Nie można zaatakować. Nie? Czyli co, atak się anuluje sam? Czy musi nie, wtedy zaatakować? Nie, atakuje drugiego. Tylko ja chciałem ślepot, no. A, no dobra. Czyli no, tego atakuje, tak? Obok. Czyli musisz 4 plus rzucić. Czy możesz wybrać też ślepo? I czy można wybierać w ślepo, ile wlezie? Bo chciałem ślepo atakować, a teraz nie mogę jakby. Moim zdaniem możesz w ślepo zaatakować. Czyli jeszcze raz i na przykład to przykryć? Nie, to byłoby nielogicznie. Wyciągnąłem potwora, którego nie mogę atakować. Ten potwór daje tobie, nie daje tobie, zmusza ciebie atakować obok. On jakby wspiera tego baraneka. Baranka. Baraneka. Baranek. Nie jest napisane, że jeżeli chcesz zaatakować wierzchnią, to możesz zakrywać. Nie ma limitu. Nie ma napisane, że jest limit. Czyli teoretycznie możemy zakrywać. Możesz teraz zakryć baranka. I wtedy kamulec działa, albo zakryć kamulca i wtedy atakujesz to, co jest na wierzchu. Tak, po prostu będziemy musieli się dokopać do tych następnych kart. Jeśli atakujesz wierzchnią kartę z talii zagrożeń, połóż ją na wierzchu któregoś z pół zagrożeń. Karta została w ten sposób zakryta, nie jest w grze, dopóki nie zostanie ponownie odkryta. I tyle. Czyli to moim zdaniem dalej możesz zakrywać, ile wlezie możemy zakrywać. Po prostu to tak wyszło, że ty nie możesz zaatakować. Czyli atakujesz następną. Czyli atakujesz to, albo w ciemno. Aha, to atakuję w ciemno i tak. Dobrze, atakujesz dopust Boży. Nie, tak, tak, bo to będzie działało. Nie? Co? 4 plus, tak? 4 plus i dużo tekstu. Gdy ten potwór ma odnieść obrażenia, każdy żywy gracz głosuje, czy... Batorzyć, czy darować. Jeśli wygra batorzenie, potwór nie otrzymuje obrażeń, a każdy nieaktywny gracz odnosi jedno obrażenie. Jeśli wygra darowane albo będzie remis, aktywny gracz otrzymuje jeden łuk. No dobra, to bij go. Zobaczymy, co się stanie. Czy na kamulca? Na kamulca. No, 4 plus rzucę. 6. Udało się. Ma odnieść obrażenia, czyli dostaje. Gdy ten potwór ma odnieść obrażenia, każdy żywy gracz głosuje, czy batorzyć, czy darować. Jeżeli wygra batorzenie, potwór nie otrzymuje obrażeń, a każdy gracz otrzymuje. To ja myślę, że darujemy, czyli dostaje te obrażenia. Tak. No, dostaje obrażenia, tylko że wtedy on otrzymuje jeden łup. To. Witek. No to niech otrzyma. No dobra, no. Otrzymuje łup, tak? Tak. Widzisz, jacy jesteśmy dla ciebie mili? Yes! Nie ma jest. Umierasz. No. To jest strzała. Jednak. To był żart. Co tam, bo nie widzę? Nic tam nie było. Jeden. Dobra. Czyli umarł, czyli dostajesz duszę. Gratuluję. Ale umarłeś. Ale umarłeś. Oddaję przedmiot. Oddajesz blok gliny. Oddaję łup. Kurczę, głupi berserk. Przez to, że sam się zabiję, to nic nie mam. Żadnych przedmiotów, pieniądz, nic.
Ja monet nie mam. Monet nie masz, to wszystko okej. Okay. No to teraz Kuba. Odżywam. Klasycznie wybieram zdalny detonator. Mhm. Biorę jedno i drugą. Masakra, nie mogę żadnego potwora zabić. Nie mam dzisiaj szczęścia. Jakieś mocne potwory dzisiaj. Mocno z Kubą, same ja bossy. No teraz jest szansa, są dwa bossy, tylko znowu jakiś baranek, sześć życie. I nie ma kart, które dają tobie coś do ataku. No nic, no kupujcie te przedmioty, żeby to ten, macie monety? No ja nie macie monety. Ukradłeś mi. Trzeba kupować, żeby... Ty dealer. Trzeba kupować, żeby jakieś nowe, fajne, mocniejsze, żeby ich bić. No ale rzucę sobie koło fortuny. Tu co to jest? Tu rzuć kością. Różne rzeczy będą się działy. 5. Otrzymujesz 5 monet. Połowa sukcesu. Yes. Dobra, czyli nic nie możesz kupić. Nic nie mogę kupić, ale ja mam skilla, który pozwala mi wyczyścić to. Ty masz jakiś ten do ataku, żeby pokonać baranka? Masz plus 1. Przy pierwszym ataku. Przy pierwszym ataku. Gdybym tak ci pomógł? Bardzo podejrzany. No zobaczymy, jak będzie moja tura. Dobrze, musimy pokonać tego baranka, więc ja nie mogę tego zużyć, bo będę chciał tego użyć. No tak jak powiedziałem na początku, tutaj współpraca również jest bardzo mile widziana. Bo ty masz tam przerzucenie kości i tak dalej. Umawiamy się, że pokonujesz baranka. Co ty na to? Pasi ci to? A co w zamian? Tak, tylko że on ma 6 życia, ja nie wiem, czy ja dam mu radę, mam tylko jedno przerzucenie. Ale 3 plus tylko do wyrzucenia. Dasz radę, on ci pomoże. Rzucić sobie złotą bombę. Tak, tylko że no, bo znaczy... Teraz... Dobrze, ja kończę moją rundę i obiecuję, że pomogę ci go pokonać. Ciekawe rzeczy. Dobra, czyli ja się aktywuję. Chociaż nie, czekaj, ja mogę to od razu zrobić. To jeszcze użyję karty. Ale nie, bo na końcu swojej tury leczy się wszystkie potwory i wszystkie postaci. Tak. Dobrze. Wręczam ci papieża. I zapobiegam dwóm następnym obrażeniom, które otrzymałbyś w swojej turze. Tylko, że ja dostanę od niego 6. Czyli tak naprawdę 2 plus 2 to 4. Myślałem tak. Ja ci się nie myślę, nie oddaję ci forsę za darmo. Używam papieża, to może chociaż do pustak skasuję. No ale dziękuję, dziękuję. Proszę, chociaż jakiś tam pozytywny co aspekt. Co tu się dzieje? Dobrze, czyli tak. Ja się aktywuję. Masz też czy plus jesteś, jeden mieczyk, więc czy jest, czy jest coś na początku? Nie ma nic na początku. Jest. Biorę dwie dodatkowe karty. Papieża daj. Dobra, papież jest. Jestem aktywnym papieżem. No to może od razu, także po prostu to odrzucimy, a tu sobie biorę dwie dodatkowe. Masz jeszcze czerwoną jakąś? Tu jest czerwona. Dobra. No to mam od razu 4. 4 HP, no to będzie dobre, żeby tego do pusta Bożego zaatakować. Może sobie od razu coś kupię, może będzie jakaś karta do ataku. Dobra, po prostu zagram grosik, biorę 4 monety. A to już tego nie liczę. 4 monety i teraz coś kupię, żeby nie było. Czyli tak, 5, 5 i 5. Kupuję w ciemno przedmiot, żeby był jakiś do ataku. Uwaga. Golarka matki. No nie chciałem tego rublać. Różowa golarka. Ilekroć któryś z graczy wyrzuci szóstkę, może zadać mu jedno obrażenie. Fajne. No. No ale nie pomoże mi to w walce. No ale dobra. Czyli co, ja biję do pusta Bożego. Biję do pusta Bożego, mam 4 życia, mam tutaj jakiś przerzut. Zobaczmy, co się wydarzy. Dobry początek. Kurczę, akurat najgorzej jest z możliwych, dobra. Albo kurczę, może nie, dobra. Życie najpierw. Tak, najpierw życie. Tracę jedno życie. No nie wierzę. Drugie życie? Tracę drugie życie. Trzecie? Dobra. Czyli czekajcie, bo teraz to było, czy on ma otrzymać obrażenie? Tak, otrzyma obrażenia. I tak, potwierdzę. I bierzesz łupa. Tak? Tak. Bo wygrało darowanie. Dobrze, drugi rzut. Obrażenia czy nie? Obrażenia. Ale musisz mi oddać kartę łupa też, nie? Jak to? Dwórkę rzuciłeś. A, ale wybieram jaką. Tak. Pokazuję. Ty to pokazałeś. Dobrze. Obrażenia były zadane? Tak.
Czekaj, a pamiętaj, że tam masz zmieni wynik rzutu. Tak. No dobra, w sumie racja. Po co ja mam się to męczyć? Zmieniam to na wynik 6. Obrażenia czy nie? Tak. Obrażenia. Kurczę, duży upał masz. Dobrze. I ostatni atak. 5. Obrażenia czy nie? Czyli ciach. 2 łupy. I 2 łupy. Dusza dla ciebie. I dusza dla mnie. Dobra, dwie dusze są. To jest. Czy ja zrobiłem zakupy? Zrobiłem zakupy. Mogę zaatakować drugi raz. Mam 2 życia i mam tu w sumie przerzut jeszcze. I wchodzi on. Król potworów. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba diabeł. Za 2 dusze. No nie dało się go pokonać, bo oddawał bardzo mocne ciosy, więc musiałem zużyć kartę, żeby go wyeliminować z planszy. Ale próbowałem. Poprawka, tą kartą był szatan. Strasznie mocny przeciwnik. A zaraz potem wszedł ten drugi, który też nie pamiętam, jak się nazywał. Witek, jak on się nazywał? Baranek. Rogi zakręcone i patrzy tymi opami. Jeszcze dostał się kamloca, który dodawał mu więcej wytrzymałości, przez co trzeba było rzucić więcej tą kostką. No nie dało się gościa pokonać, a oddawał za 6 strzałów. No to atakuje... Czekajcie, czy atakuje drugi raz? Atakuje drugi raz i atakuje w ciemno. Atakuje w ciemno. Nie może. Co nie mogę? Nie tutaj lepiej. Poczekaj, tak patrzę się, zastanawiam się, no ale to nie mogę komu... No dobra, i tak szatana, tego baranka nikt nie atakuje. No strasznie wygląda skubany. Dobra, święty bełt psychiczny. Na koniec każdej tury aktywny gracz otrzymuje 1 łup. Na koniec każdej tury, Tak jak on leży, więc tak, to bije. Ale trudno, ja go biję. Czyli teraz tak, ma 3 HP, uwaga, od trójki w górę. 4. Oddajesz mi. Nara. Oddasz mi te pieniądze, wszystkie. 6. Możesz zadać mu obrażenie, to nie chcę. Nie chcę sobie zadać obrażenia. 3. Tam jest, że mogę, nie że muszę. I ciach, dobra, otrzymuję 3 łupy. Dużo ma tych łupy. Co ma dziadostwo? Dobrze, czyli co to się wydarzyło w tym momencie? Już wykonałem wszystkie ataki, tutaj zrobiłem zakupy, jeszcze ewentualnie mogę coś użyć tutaj u siebie. Łupa żadnego nie zrobiłeś. Czego nie zrobiłem? Nie zagrałeś karty łupa. Tak, nie zagrałem? Nie. Na pewno? A nie brałem 4 grosików. Nie brałem 4 grosików? Nie, to stary. Po papieżu zagrał 4 grosiki. A nie, dobra. Po papieżu, dobra. Tak. W tym było też 4, tak? Czy nie? Tak. No kurczę, będę musiał odrzucić 3 karty, to też szkoda. Odrzucać 3 kart. Po prostu odrzucasz? No bo 10 kart na ręce można mieć. Tak. Kurczę, mam 13. To... Czy to też się liczy jako przedmiot? No, ale to jest wykuisty i tak nie mogę go... Ale tak... przedmiot. A gdy któryś z graczy jako pierwszy kontroluje 4 przedmioty, w sumie masz 4, łącznie z tym. Tak. I co ty robisz? Kto ma najmniej przedmiotów? Przedmiotów? Ja. Tak, i tak. I ja otrzymuję jedną duszę? Ha, ha. Tak, ha. Tak otrzymuję tę duszę. Dobra, otrzymujesz. Okej, czyli masz 2, ja mam 2. Jedno. Nic nie robię. Ja trzymał je duszy. Pytanie, czy ja chcę... Aha, bo to tak kamulca, tu nie możecie za dużo zrobić. No fajnie. Nic nie robiłem i otrzymałem 2 duszy. Pierwsze, że sam się zabiłem, Berserk głupi, a druga, że Arek zebrał sobie 4 przedmioty i znowu kolejna dusza. Tak, super gra. Można grać? Tak, jak tak będę dalej grał, to tak dalej może wygram. Dobra, ja zużyję moją umiejętność i po prostu otrzymam 4 monety. 4 monety. No i teraz tak, jest koniec tury. Koniec tury to muszę odrzucić. 12, czyli muszę odrzucić 2 karty. Tak. Mam 10. 10 na końcu, okej. Okay. Koniec. Koniec. Witek odżywa. No dobra. Biorę pierwszą kartę łupu. Biorę drugą kartę łupu. No właśnie. To mógłbyś zmienić, ale tego nie mówiłem, bo... Bo fajna karta. Pieniążków nie mam. Mogę tylko atakować, tak? Poczekaj. Zagrywam pierwszą kartę łupu i otrzymuję 5 monet. Raz, 2, 3, 4, 5. Tyk. Zagrywam drugą kartę łupu, otrzymuję 4 monety. I brakuje ci jednej, żeby kupić. I brakuje mi jednej, tak. Ja myślałem, że masz jakiś pomysł na to. Nie. Mam pomysł takie, że zaatakuję teraz w ślepo.
Ale widzisz, miałeś 0, masz 9. O! Święty portal! Co my tutaj mamy? Za każdym razem, gdy umrze potwór, aktywny gracz może wykonać dodatkowy atak w tej turze. Może, tak? Może. 4 plus. I patrzcie, jak to trzeba pokonywać ich. Po prostu ciach! Tracisz jedno obrażenie. Dobra, i teraz... tam on ma 2 życia. Ma 2, tutaj go przestraszyłem. On sam się okaleczył. Sam się okaleczył tym toporem, czy co on tam ma. Razy jedynkę. Po prostu się spłakałeś. Znowu nie żyjesz, odrzucasz jedną monetę, odrzucasz jeden łup. Na. Dobra, koniec tury. Ja biorę pierwsze i biorę drugie. Nie stawiasz kart? Fajna zagrywka. Zła ta kostka. Dobra, kładę sobie modela. Zapobiegasz wszystkim obrażeniom, z wyjątkiem obrażeń z walki, które masz odnieść. Spoko. Nie no, bo zagrał modela zamiast monety i sobie kupić coś. Trzeba pokonywać potwory jakoś. No bo to tutaj, to w ogóle nie ma ruchu. Ciemno. Ten baranek cały czas leży, też się nic nie dzieje. Dobra, to ja użyję mojej umiejętności. To idzie na odrzucone. O, bierze coś nowego, klątwa wieży. Ilekroć odnosisz obrażenie, rzuć kością. Wszyscy pozostali gracze otrzymują po jednym obrażeniu. Zadaj jedno obrażenie potworowi. O. Fajne. I teraz... To ja miałem ostatnio, pamiętam. I teraz będę atakował. Chuj, że nie mogę już nic tutaj wykorzystać. Na 4 plus. Kogo atakujesz? Święty Portal. Dobra, Święty Portal Games dostaje obrażenia. Pierwsza. Tak się rzuca. Raz. Taki z ciebie berserki widzisz. 4, 5. No i pięknie. O. Ten ginie. Czy po ataku mogę kupić przedmiot? Wszystko możesz. Wszystko mogę. Jeżeli jeszcze nie kupiłeś w tej turze przedmiotu, możesz kupić. 10. To chyba wezmę w ciemno. Lepiej znosi obrażenia rzuć kością. Nie chcę was zabijać. Ale to obrażenie potworowe możesz dać. Biorę w ciemno. Bierze w ciemno, elegancko. Ciemno przedmiot? Nie. No, zarąbisty przedmiot. Nie. I na koniec mojej tury wybieram klątwę wieży. To jest ta karta. No teraz tak, ja się stawiam. Ja mam coś na początku? Nie mam. No, 3 grosze ci wypadło. Kuba, ile masz kart? 9. Dobrze, to tak, po pierwsze daję dyszkę. Biorę kartę z góry. O. Głowa głupika. Wybierz gracza, ten oddaje ci kartę łupu. I będziemy się tak wymieniać monetami. Czekaj, to już nie było. Jak nie pokonamy baranka, to ta gra będzie ciągnąć się w nieskończoność. A ty teraz go nie pokonasz. Teraz go nie pokonasz. Czemu go nie pokonasz? Bo on ma jeszcze plus 1. Taki mocny kombo zestaw, nie? No dobrze, najpierw zagram... Trzeba ciemno atakować. Najpierw zagram tak. Złamany Ankh. Jeśli masz umrzeć, rzuć kością. 6, nie umierasz. Jeśli to twoja tura, anuluj wszystko, co nie zostało jeszcze rozpatrzone i zakończ się. Musisz 6 ułożyć? No, przynajmniej mam jakąś szansę, że nie umrę, nie? Wybieram gracza, ten oddaje ci kartę łupu. Jak masz? 9. No to... Już ci zaraz coś oddam. Grosze da. Dziękuję. Kojarzę tę kartę. Mhm. Są nawet na niej twoje odciski palców. Dobrze. Atakuję w ciemno. Święty chytrusek. 2 HP. Za każdym razem, gdy umrze potwór aktywny, gracz może otrzymać 3 monety. Kasuj go. 3 plus. 6. Wyrzuciłem 6. Sobie nie zadaję. A, on dostaje 2 obrażenia, bo to mój pierwszy atak. A tak. I od razu ginie. Możesz dostać 3 monety. No to otrzymuję 3 monety i rzucam kością. 4. Niech będzie. I ile ktoś, któryś z graczy rzuci 4, oddaj mi tą monetę. To położę jako moneta przechodnia. Dobrze, czyli atak i mogę wykonać dodatkowy atak i go wykonuję. Święty mus. Ile ktoś, któryś z graczy wyrzuci 3, wszystkie potwory otrzymują minus 1 do końca tury. A ty nie mógł... Ale już go zaatakowałem, bo to w ciemno. A byłoby fajnie, nie? Bo to w ciemno idzie, dobra. Twoje. Lecimy. Tak. 4. Dostaję obrażenie. I mi oddajesz kartę. I on od razu zabity. Znowu powtórkę. Nie, bo to jest ta sama tura. Natomiast raz na turę. A.
5. Proszę, jeden łup dla ciebie. Jeden łup, łup, łup dla mnie. Jakieś dusza by się przydała, żebyś w końcu wygrał. Czas. Siedzę jak biedak. Chleszcz. Po zabiciu pierwszego potwora w swojej turze ulecz się o jeden. Następnie możesz wykonać dodatkowy atak w tej turze. Na koniec tury nic nie, nic, nic. Tu na początku musiałeś zagrać. No ale teraz to dociągnąłem. A. To wszystko, graj. Juhu! Znowu sam się zabije. Bersek to wiesz, wybiega na krótko, ty pach, pach, jesteś sobie, więc z powrotem. Dobra, kartę nie zmieniłeś, super, dzięki. Biorę jedną kartę, biorę drugą kartę, 6. O kurde, aż 7 monet. Ciśniemy czy nie ciśniemy? Ciśniemy. Hamulet z barankiem nas rozwalą. Tak, rozwalą. Pierwsza karta łupu otrzymuje 3 monety. 1, 2, 3. Mam 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kupuję to. Yeah. W końcu jakaś rotacja. No dobra, kupiłeś to. Teraz lecz dalej i tak nie kupisz tego? Nie, nie kupię. To zagrałem. Zagryłam jeszcze jedną kartę łupu. I to jest klaczek głupika. Drobiazg głupi, karta drobiazg głupi. Wygląda wiadomo jak chcę. Tak, jeżeli mam odnieść obrażenia, rzuć kością. 6 zapobiegasz, 1. A, zapobiegasz, 1 obrażenie. No spoko, fajne. Coś typu tego, nie? Nie, ja nie będę taką. Czyli kończysz rundę. Kończę rundę. Jestem zły, berserk. Ja się aktywuję. Na początku swojej tury wybieram sobie rentgenowski wzrok. Raz i dwa. No, baranek, może go usuniemy. A jak? Dobrze, to ja używam rentgenowskiego wzroku. Podejrzyj kartę na ręce gracza i wierzchnią kartę z dowolnej talii. Możesz umieścić te karty na stosie kart. Zobaczę, co masz za karty. Pewnie masz pełno monet. Może coś fajnego, żeby... Może coś fajnego. Anuluj zabraną kartę. O, nie mogę mówić głośno, przepraszam. Dobrze, jedną z dowolnej talii. Tego nie chcę. Mogę ją, tak? Mogę ją... Na sekret odrzucony. Tak. Batożnik. Nie ma duszy, więc... Bez sensu. Zawalisz tego baranka... A nie, tam jeszcze... Nie, do baranka nie ma mocy. No jak baranka zniszczymy, kamulec od razu umiera. Ale to kurczę, baranek plus 4. Nie, za mocne kombo się dorosowało. No. Niestety. Dobra, zbierę 4 gosiki. I używam usterki. Zresetować przedmioty. O. Nieokreślone coś. Wybierz przedmiot ze sklepu, ta karta... Do początku twojej następnej tury jest jego kopią, naładuj. To wszystko? To wszystko. To wszystko. Dobra, ja się ładuję, biorę... Biorę 2. Ile kart masz? A ja muszę odrzucić taką zewnątrz. Do 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na pewno? Się wydaje, jakoś się zblokowaliśmy trochę, nie? Zagrywam kartę łupu. Umieść tę kartę na spodzie talii łupów. Jeśli robisz to w swojej turze, rozegraj po niej dodatkową turę. Czyli mam 2 tury. O, pamiętam tą kartę. Dobra, mam 2 tury. I teraz tak. To wygląda następująco, to co ja chcę zrobić. Kurczę. O, ty to będziesz długo grał teraz. Czyli tak, to było zagrane. No będę musiał atakować potwory, ale to wszystko będzie pewnie w ciemno. Cię nie dziwię. Kurczę, brakuje mi też jednej monety, ale to może za... Dobra, atakuję potwory. Atakuję potwory w ciemno i atakuję tutaj tego cwaniaczka. O, będzie jest dużo. Dusza. Śliwiątko. Ilekrotnie potwór odnosi obrażenia, aktywny gracz rzuca kością. Okej. Okay. No to co, atakujemy. Tak. I teraz tak, ja mam plus 1 mieczyk, plus 1 mieczyk i po zabiciu potwora w swojej turze się leczy. Dobra, jedziemy. 2 plus, 5. Lekkość ten potwór odnosi obrażenia, aktyw, dobra, czyli... Dwa mu zabieram. Poczekaj, dwa tak, dwa mu zabieram i teraz rzucam kością i coś się dzieje. Jeden. Odnosisz jedno obrażenie. Odnosisz jedno obrażenie. No to nie, ja sobie przywrócę. Na pewno? Dobra, chociaż jedno obrażenie mogę dostać. Tam jest więcej obrażeń. Odnosi A, bo tu każdy... Z lewej albo z prawej. A, no to wtedy może... Nie, to przerzucę. Nie martw. Dobra, otrzymuję obrażenie teraz rzucam. Za jedno obrażenie. 3. Czyli również zostaje obrażenie i teraz rzucam kością z jego karty. 2. Otrzymuję obrażenie, dobra. Teraz.
Teraz muszę zrobić. Albo zmień wynik rzutu. Dobra, zmieniam wynik rzutu. Na razie z tego korzystam. Rzeczywiście zmieniam to na 6. Tak, to muszę na 6. Czyli wtedy grać z twojej prawej odnosi. Mi się nic nie dzieje, bo zabiegam wszystkim obrażeniom. No i dobrze. 1, czyli... Przerzucasz. Teraz przerzucam. Chyba, czemu ja nie mogę użyć tego? Ci pomógł. Możesz coś zrobić? Mogę coś zrobić. Jeżeli masz umrzeć, rzuć kością. Nie, biorę tak i wykorzystuję kartę. Rzuć tak dalej, bo... Wybierz rzut kością i przerzuć. Jest 2 plus. Dobrze. Ale może teraz się zabić, poczekaj. Umierasz. Tak, mogę się zabić, ale... Najwyżej zginiecie razem. Dawaj. Dobra, czyli ty, czyli nie otrzymujesz. Tak. No to elegancko. Trzecia dusza do kolekcji. A coś tam jeszcze? Rzuć kością, otrzymujesz monety. Tak, bo nie zginąłem, otrzymuję 5 monet. Poproszę 5 monet. A, czyli jeszcze moja runda trwa. Tak, czyli to pierwsza teraz sobie runda coś kupię. 2, 4, 6, 8, 10. Kupuję w ciemno przedmiot. Pępek, możesz zagrać dodatkową kartę łupu w swojej turze. O! Ilekroć przyjmujesz obrażenia, możesz naładować swoją kartę postaci. Zarąbisty pępek. No to wykorzystuję to jeszcze w mojej turze i zagrywam kartę dodatkową. Argo ma kombo. Jest kombo, tylko że teraz tak. A, poczekajcie. Nie, dobra, to kupiłem, no to zagram tę kartę. Dobra, po prostu zagram purpurowe serce, to na początku tury, to na razie się po prostu... Wyrzucam wszystkie karty, które mogę. I teraz tak. To było to, czyli zakupiłem kartę, zaatakowałem. Możesz chyba jeszcze raz po zabiciu pierwszego potwora w swojej turze ulecz się o 1. To był pierwszy potwór, uleczyłem się o 1. Następnie możesz wykonać dodatkowy atak w tej turze. Mogę, ale cały czas mam turę, tylko że już teraz nie mam tu przerzutu, nie mam tego. Lepiej... następną turę. Ja mam jeszcze następną turę, dokładnie. I wszystko się odnowi. Czyli kończymy tę turę, wszystko mi się odnawia. I teraz lecimy po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, nowa tura, pięć, sześć, czyli siedem, zaczynasz siedem, od dziewięć. Łupu. Tak. Czyli tak, dobieram dwie karty łupu. Słabo. Sam hajs, dokładnie. Ciekawe, skąd wiesz. Zerknąłem. Tak. Przypadkiem, nie? No to jak mi zerkasz w kartę, to daj mi jedną kartę łupu. Dlaczego? No bo mojego kotka głupika wykorzystuję. A co on robi? Że mogę kart, tylko nie to. Mam tego mnóstwo. Masakra. Dobra, czyli tak, to było zrobione. I teraz tak, na początku twojej tury podejrzyj wierzchnią kartę z talii zagrożeń. Spoko. Możesz umieścić ją na dole talii, nie chcę. Teraz zagrywam, ile potrzebuję monet? Potrzebujesz 6 monet. Czy ja mam taką? Nie mam takiej, oczywiście. Zabij baranka i skończysz grę. No, to mam 6 monet, potrzebuję, ale no nic. Zagram to, czyli otrzymuję 3 monety. One. Teraz mogę zagrać dodatkową, czyli zagrywam kolejne 3 monety. Teraz 2, 6. Kupuję kartę skarbu. Jedną jeszcze. Nie, jest ok. Tak? Kupuję kartę skarbu. Talia startowa. Jeśli na koniec swojej tury masz na ręce co najmniej 8 kart łupów, otrzymujesz 2 łupy. No to będzie dobre kombo. Dobra, czyli tak, na razie mam pępek wykorzystany. Muszę pamiętać, że jak dostaję obrażenia, mogę naładować swoją kartę postaci. To jest ważne. Będę mógł zagrywać kolejną kartę. Zarąbisty jest pępek. Lubię pępek. Paluszkę w pępku? Lubię. To... Sweter z tego mogę, wiesz, uciułać z tego, co tam znajdę. Dobra. No długo czekasz? To jest pomysł. I moim pomysłem jest to, że mogę go zaatakować. Baranka. Czy jeszcze chcesz jakoś do... Nie, już wiem, co zrobię. A, bo przecież podejrzałem kartę. To wiem, jaka jest karta fajna. Dlatego atakuję wierzchnią kartę. Podwójny skarb. Wybierz innego gracza, ty i ten gracz otrzymujecie po jednym skarbie. Ile masz dusz? 2, Kuba? 1. Dostajesz skarb, ale najpierw ja wybieram skarb i ty wybierasz skarb. Zniszcz tę kartę, jeśli to zrobisz, wybierz jedną. Zabij gracza albo potwora. Zniszcz przedmiot albo duszę.
Ale jaka karta. Tak, teraz to jest mój moment. Czas pokonać tego wstrętnego bossa. Jaka karta. Czy ja ją od razu układę jako użytą? Tak. Kładziesz ją jako użytą. No ale cóż, to co? To ja nie muszę walczyć. Niszczę tę kartę, zabijam potwora albo gracza. Czekaj, a jak zrobię nie? No możesz zrobić. Mogę zrobić nie, nie będziesz mógł tego zrobić. Jeszcze jedną rundkę sobie zagrabę. Robisz to? No to nie. No to teraz ja... Ale dziękuję za obrazek. Ale nie, no na razie ustawiamy ten, akcji, także spokojnie, spokojnie. Aha, to możesz moje nie zrobić na tak. I teraz wykorzystuję mojego Izaka, że zagrywam Jasia Fasolę na twoją kartę. Anuluj zagraną kartę łupu albo zdolności lub przedmiot. Czyli anuluję to, Jaś Fasola i niszczę kartę. Coś robisz? Spadź się. No to co? Niszczymy baranka elegancko. 4 dusze zdobyte. Jeszcze 3 monety, żeby nie było, sobie pobiorę. Tylko poczekaj, musimy się jeszcze zostać trochę w czasie, bo otrzymaliśmy po jednym skarbie, więc chyba powinieneś jeszcze wyciągnąć coś tutaj. No to napisane, tak, znisz przedmiot albo duszę. Zabij gracza albo potwora, znisz przedmiot albo duszę. Aha, a to wybierz jedno. Albo górę, albo dół, dobra. Tak, wybierz jedno. No to ja zabiłem potwora, a tutaj był wylosowany jeszcze jeden potwór, Dogmat, który nic nie robi. Dobra, powiem tak, to było ciężkie, żeby w ogóle przejść, utknęliśmy tu z tymi ciężkimi kartami, z tym barankiem. I się trochę nudno z kamulcem. I się zrobiło trochę nudno, za co możemy przeprosić, ale no niestety tak się wylosowało. Przez to, że ta gra jest po prostu, no bardzo losowa, no ale... Mieliśmy być wredni dla siebie, a to gra okazała się być wredna dla nas. Dokładnie, gra stała się wredna dla nas i dlatego... No musieliśmy to przeciągnąć po prostu w nieskończoność. No, ale ty kłobo nazbierałeś tutaj pod koniec, tak, gry niesamowite. Naprawdę uzbierało się dużo. No i pięknie. Kuba chciał mnie zablokować, ale dzięki mojemu sprytowi udało się zdobyć 4 duszę i kolejne zwycięstwo dopisuję do swojego konta. Karta dziś nie szła. Za dużo potworów ciężkich do pokonania, mało dusz do zdobycia, ale zabawa była przednia. Mimo tego, że przegrałem, fajna była końcówka gry. Kuba fajnie zblokował Arka, a Arek fajnie kontrę zrobił i zdobył tą ostatnią duszę. Super, gratulacje Darka. Witek w ogóle się nie rozkręcił, tak? Arek kończy grę, 15 kart przed nim, ja chyba 6. Witek, postać i jego główna karta i nic więcej. W ogóle się nie starał dzisiaj jakoś. Ale Kuba, ty z Kubańca, ta gra się tyle ciągnęła, ja chciałem zakończyć, a ty jeszcze chciałeś przedłużać. To widzowie ja się... Ja chciałem jeszcze jedną rundkę zagrać. Tak, widzowie się już męczą, oglądając nasze tutaj nieporadne ataki, a ty jeszcze chciałeś to przeciągać. To ty nie byłeś wredny dla nas, tylko byłeś wredny dla widzów. Będziesz się tłumaczył w komentarzach, możecie go zbeszczeć. Ale przecież widzowie czerpią przyjemność z oglądania naszych filmów, a im są dłuższe, tym są ciekawsze i lepsze. Tak. Można zjeść więcej popcornów, wypić więcej browarka. No to też prawda. To też prawda, chociaż no, ciągnęło się w nieskończoność. Dobrze, to co? Może jakieś malutkie, szybkie podsumowanie? Tak, jak ci się podobało? Ja mogę jedno podsumować. Miałeś rację, że to ta gra jest wredna. To jest gra niesamowito wredna. Ona jest wredna i jak i pomiędzy graczami. Tak samo i jak do ciebie, samego gracza jest wredna. Ja dzisiaj w ogóle nie miałem farta z tym rzucaniem kostki. Tak. Wcześniejsze dwie gry, te, które graliśmy, no tam jakoś w miarę spoczku, nie? A tutaj żadnego potworka nie zabiłem, muchy mnie zabili 2 razy. Muchy się zabili. To były, nie wiem, jak graliście w Diablo 2, tam były takie roje much na pustyni, tak. I to chyba były tak. Niesamowite. Ja grałem za berserka, ja musiałem tutaj wszystko wycinać tych potworków. I nic nie pokonałeś. No i ci nie wyszło. Ale gra mega super, mi się spodobała, fajne te obrazki, te napisy. Grafiki są świetne. Tak. Możliwości, nie wiem, dla mnie to jest duży plus dla tej gry. Tak, grafiki świetne, jest od groma kart, zwłaszcza z dodatkiem, także macie tutaj bardzo dużą regrywalność, sporo postaci do wyboru z różnymi umiejętnościami. Ile jeszcze potworów zostało, tak. Ile przedmiotów. Od groma potworów. Wszystkie postacie, które można grać z różnymi skillami. No, i różnorodność. Mnóstwo kombinacji. Różnorodność, duża różnorodność różnych kart, nie? Każda karta ma... W ogóle no, tyle rodzajów, że nawet ciężko mnie przeliczyć. Tak, ale... W ogóle z tych pomieszczeń nie korzystaliśmy. No bo to pomieszczenie dobre było. To było dobre pomieszczenie, nie chciałem, ale później jak już miałem tyle tych kart, mówię, kurczę, żeby wam nie ułatwiać, mogłem to podmienić. Ale zapomniałem. Dzięki temu miałeś tyle tych kart i mogłeś... No tak, tak, ale już w pewnym momencie, jak już miałem ich za dużo, nie? No i co, no jedyne co mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś nie lubi losowości w grach, ta gra nie jest dla ciebie. I jeżeli nie lubisz negatywnej interakcji, ta gra... Również nie jest dla ciebie, bo jest jej tutaj od groma i tak naprawdę w każdym momencie każdy ruch twój może zostać zablokowany i
No i głupia losowa gra, no. Rzuca kostką berserk 100 razy i go muchy zabiły. No bo on rzuca jakoś tak bliziutko, nie? Kostką trzeba rzucić, żeby się przekulała po całym. O, to są porady Kuby, których proszę nie brać do siebie, bo tak będziecie kończyć. Cali zapłakani. Dobra. Bardzo to tu jest zapłakany, Isaac. Kurczę, powiem szczerze, że mi ciężko postawić ocenę tej grze, ponieważ nie znalazłem, do czego mogłem się przyczepić. Ewentualnie tam za te kostki, tak, monety chciałbym, żeby były trochę lepsze. Ale postawię tej grze 9 na 10. Ponieważ ta gra jest, po pierwsze, ciekawa, po drugie, tyle wszystkiego różnych kart, różnorodne, różnych strategii, no... To mnie zaskoczyło. Było bardzo fajnie, że nie ma takiego, że wybierasz i coś jedno idziesz, a mnóstwo wszystkiego i mnóstwo możliwości. To wielki plus i wydaje mi się, to jest słuszne, że to 9 na 10. Gra jest fajna, grało mi się dobrze, świetna interakcja pomiędzy graczami. Można sobie pomagać, można sobie przeszkadzać, można naciągać, jak to robił Arek. Cztery monety, w życiu mu tego nie wybaczę, chociaż później wymienialiśmy się tymi monetkami co chwilę, bo ja zabierałem mu łup, on odbierał mi łup i ciągle przychodziła ta karta z jednym grosikiem między nami. Nie? Grosza daj Areczkowi. Na 10 punktów. Wiem, że zawsze oceniałem grę jakimiś śmiesznymi rysunkami, ale opuściła mnie troszeczkę wena. Grę oceniam na bardzo mocne 8,5 na 10. W grze jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo kombinacji, można grać wielokrotnie na różne sposoby. No, zabawy praktycznie nie ma końca. Postacie są śmieszne, momentami naprawdę wybuchaliśmy śmiechem, gdy próbowaliśmy grać pierwsze rozgrywki. Warto mieć tą gierkę? Jest w miarę szybka, proste zasady, choć nie mieści się do Kallaxa, ale na pewno da się coś z tym zrobić. A moja ocena? To 9 na 10. Wizualnie bardzo podobają mi się ilustracje. Jest tutaj bardzo wiele kart, dzięki czemu mamy, moim zdaniem, nieskończoną regrywalność. Jest jeszcze tyle tych potworów, których nie pokonaliśmy, że nie możemy się ich po prostu doliczyć. Negatywna interakcja na najwyższym poziomie. Praktycznie każdą akcję możemy sobie przerywać. Ale przez to, że w tej grze jest po prostu odgroma losowości i tak naprawdę na nie za dużo rzeczy ma się wpływ, to może zniechęcić niektóre osoby. Ale ja naprawdę tę grę mogę polecić. Bardzo Wam dziękujemy każdemu, kto dotrwał do końca tego filmu, bo to była troszeczkę dla Was pewnie męczarnia, ale bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, zapraszamy na Patronite'a, tam możecie wygrywać różne fajne nagrody. A jakie są w tym miesiącu? Teraz widzicie planszę, możecie sobie zapauzować. No to co? Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! Pa! Ajga. Od początku gry siedziałem z kartą Zabij gracza. I chciałem ją wykorzystać na ciebie, ale jakoś... I dlatego... Się bałeś? Się bałeś? Nie. Chciałem, żeby to się pchło, ten... Blokada. Chciałem, żeby to jakoś poszło. Chciałeś jeszcze jedną rundę, żeby mnie zabić. Tak. Ja Najpierw nie, przyszłoby do mnie, potem bym cię zabił. Znowu byś był wkurzony i obrażony. Ja dalej jestem obrażony i wkurzony. Ale nie, kamulec i baranek, straszny blok. Ja to tak... Blok. Co tam za następne były bestyjki? Czerw. Mega tłuszczak. Zobacz, same dusze poszły. Same dusze, nie? Następna dusza. Następna dusza. O, to już koniec duszy. Same wojna. Pod rząd. No ale pewnie nie takie grube jak ten. Tak samo ten szatan to chyba jest najsilniejszy. Szatan był za dwie dusze. Tak. Tak. Były to jeszcze coś za dwie dusze? Toaletka. Nie wiem, może i na podejście do gry też. To będzie gówniaki. Kto? Gówniak. No nie jedna, nawet dwie. To będzie długi film. Dobra. Zend. This is I teraz stres zapał. Mam coś mówić. Wizażystka. Berserk trochę... Nie. Ja do teraz nie wierzę w to, jak on po prostu nadał się na... Nie wiem, ta kostka jak... Oj, po co ja tak robię? Oj, nie. My się tak się pokłócimy. Jestem. Nie mam, nie? Widać? Trochę widać? Wcale nie widać? Widać. Halo. Nie. O, dzisiaj nie robiłem. Przerwa mi dobrze zrobiła. Teraz się kamerować będzie, a jestem w kadrze już? Co ja powiedziałem? Nie wiem. Coś głupot. Tak.
to mówiłem ja. Argo.